Ja więc witam wszystkich, którzy przyszli, czyli patrząc po awatarach, które chodzą całą instancję. Muszę poprawić tylko jedną rzecz, zanim zaczniemy. I ogólnie będziemy sobie kontynuować rozgrywkę od tej, jakby od drugiej rozprawy, trzeciej części. Na tym skończyłem dawno temu, jeszcze chyba w marcu czy coś tam. Do szkoły byś się szykowała. Dobra, teraz powinno być okej. Cześć, Brandy. Posiadanie... Szczerze, nie okazuje się na fałsądzie, jest nieprzewidywalny, żeby ci powiedzieć. Pozdrawiam, że spędziłaś wakacje na tym, po prostu pracy w sobie. Tak? Aha, to już ściszam. A teraz okej? Okay? Czy jeszcze za głośno? Ciszej się nie da. Poza tym? Kurwa. Teraz? O. No, zmniejszyłem systemowo. Znaczy, zmniejszyłem w OBS-ie. Dobra. Ale mi się dziwi. Nigdy na żywca nie modulowałem głosu i to mi przeszkadza. Jestem ten Wataro! Yoga, którego poszukujecie! Jak taki prostolidowy człowiek, pan ten ma, nagle stał się demonem. Ta, to dziwne. Nawet gorzej, prokurator Blackwear też... pogrywa, jakby to miało miejsce. Nawet nie mogę myśleć prosto już dłużej. Muszę iść pobiegać, zobaczymy się zaraz. Czekaj, a co z... śledztwem? Wróciło! Wróciło! Ło! Padł na siebie, jak to zaczęła biec. Ło, wow, Trusy, witaj! Nie badam też, jakie im dawałem głosy w tym... nie badam, jakie głosy miały kobiety, bo dawno nagrywałem. Czemu? Jezu, głupio się czuję, bo zawsze to robię sam, jak nikt nie słucha, a tutaj robię na żywca i to jest takie... takie... Uii! O Jezus. Dobra, się przyzwyczaję zaraz tylko. O, jesteś w swojej... w swoim ubraniu scenicznym? Wróciłeś z pracy? Tak? I poprawiłam nową sztuczkę magiczną, nad którą pracuję? Tak zresztą na temat tych trików, które były... wydarzyły się w sądzie dzisiaj. Ale... tak? Ale w Doki Doki to jest coś innego. No wiesz, demon... trik... powinien się demona znikąd i... obronny trik... Soli ci przygranej? Poliego. To była zagrywka słów nawet. Poważnie roz... poważnie rozkminiałem, czy by nie zrobić po prostu aktu zniknięcia, kiedy wydarzyło się to całe szaleństwo tam. Ktoś uśmiecha słodko, Athena czy Trusy? Tak raczej. Naszym następnym trikiem jest, aby znaleźć podejrzanego innego niż... Boże, Major to była ta osoba, która jest jakby głową wioski, coś na tej zasadzie, więc będę mówił, że burmistrza. Burmistrza! Tak, ja na pewno. Ja wiem, że zabójca musiał użyć tej wentylacji w swojej ucieczce. Ktokolwiek to zrobił, kto był tym ten Mataro, to pan Filch albo Jinxie, którego oni widzieli.
Prawda? Znaczy, że to ta osoba, którą musimy znaleźć. Prawda? Być może jest kilka dowodów w tej wentylacji. Tak, ja się zawsze... Okej. Okay. Prawdziwa walka zaczyna się teraz. Hej, a zanim pójdziecie, pozwólcie mi sprawić, aby dowody, których już dłużej nie potrzebujecie, parowały. Magiczne gar... 3, 2, 1, tada! Niepotrzebne dowody zostały usunięte w magiczne majtki Trusi. Ty ja. Zastanawiam się, kiedy wszystkie rzeczy poszły. Okej, to chodźmy na miejsce zbrodni. Vamonos, Apollo, vamonos! Jaką dzielnie. Detective Albright, muszę przeszukać wentylację. No cóż, skoro naprawdę jesteście po stronie sprawiedliwości, przypuszczam, że mogę wam pozwolić. Plus, mój własny zmysł sprawiedliwości został... ma teraz pewne wątpliwości, więc... Zastanawiam się, czy on był taki od momentu rozprawy? No cóż, jego zmysł sprawiedliwości został troszeczkę zmiażdżony. To prawdopodobnie zajmie chwilę dla niego, aby się pozbierać. Trochę mi go szkoda, ale mamy pracę do zrobienia. Zdobyćmy dowody, które potrzebujemy. Wentylacja jest kluczem do tej sprawy. Wiemy, że ten Mataro, albo osoba, która go udaje, użyła tego do ucieczki. Po zamordowaniu też burmistrza wioski, może, czy kogoś tam. O, starszego z wioski, nie wiem jak tytuć. Po zabiciu głowy wioski, zabójca wyszedł z pokoju Lisa przez drzwi z holu. Z buta wyjechał. Wtedy po zamknięciu drzwi z zewnątrz. No co, wszedł do wentylacji i rzucił kluczem. Zabójca wszedł sobie do wentylacji z holu. I nareszcie zabójca wrzucił klucz do tego pokoju przez wentylację. Co nie? Wtedy wrócił przez wentylację i uciekł z budynku. I tak! Ale to jest w ogóle fajna ironia, bo głos Apollo, czyli to... Co nie? Jest głosem typowo pod faceta, a ja dopiero później sprawiłem, że te głosy były dla tej postaci... No, między innymi Natsuki z Doki Doki oraz tam w Danganronpie. Nie, tak naprawdę to w Danganronpie użyłem tego do osoby, która była trapem, bo stwierdziłem, że kurczę, to jest taki głos kobieco-męski. To użyję do faceta, który jest jak kobieta i później sprawiłem, że każda... Wszystko, co jest podobne do trapa albo małym dzieckiem, mówi w taki sposób jak teraz Apollo, więc tak naprawdę... pierwsza osoba, która miała ten głos, to jest Apollo Justice. Tak z ciekawostek na dziś. I to jest iluzja, jak nikt nie wszedł oraz nie został... Znaczy, jak stworzono zagadkę zamkniętego pokoju. Jeśli zabójca przechodził przez wentylację, może znajdziemy kilka dowodów tutaj? No, być może jakieś czarne pióra czy coś. Dobra, jest tutaj nasza wentylacja. Jest naprawdę wysoko. Miarcie, przyniosłam rozkładaną drabinę. Szczęśliwego polowania. Tak właściwie to jest... Teraz Apollo powinien powiedzieć w stylu... Ale tak właściwie to jest normalna drabina. Jak miło dla niej, że pomaga mi w pracy. A, jednak nie. A właśnie, według was to jest rozkładana drabina, czy normalna drabina? Wow! Jest tutaj bardzo ciemno. Dobra, raz koje śmierć. Jep. O kur... Jest tutaj bardzo wiele kurzu. Normalnie 5 warstw. Te efekty dźwiękowe. Ja nie łapię tego. Co jest? Znalazłeś? Nic. Jiks, Apollo, co się stało? Jesteś pokryty w kurzu. A kurzu, wiele kurzu. I co znalazłeś? Nic. No wiesz, jak kurz kolekcjonuje się na czymś, kiedy nikt nie używa go przez długi czas? Jak biurko pana Frighta w biurze? Okej. Okay. Myślisz, że to było możliwe, aby przeczołgać się przez... taki rodzaj kurzu bez zostawienia śladu? Poważnie wątpię. Czekaj. Chyba nie sugestuję, że... Niech nie przechodzi przez ten kurz? Na to wyglądało. No to pozdrawiam naszą... teorię. A jeżeli to prawda, to major Tenma... będzie uznany za zabójcy. Ale?
Jeżeli nie zwrócimy rzeczy dokoła szybko, to... Sprawiedliwość, którą wierzymy, baby. Wybacz, panie Justice. Wyglądało na to, że twoja sprawiedliwość nie była najbardziej sprawiedliwa po tym wszystkim. To jest mój zmysł sprawiedliwości, który zatriumfuje. Detektyw Fulbert na pewno jest radosny tak nagle. Czekaj to, tak? W sprawiedliwość, którą wierzymy, Bejma. O to chodziło. Teraz wracam do starego, zdewastowanego siebie. No dalej, gdzie jest ta natusza, która nigdy nie umiera? No dalej, panie prawniku, człowieku, dajesz. Pozwól mi cierpieć w spokoju. Sprawiedliwość jeszcze raz zatriumfuje. To nie koniec, i poza tym... kopali kogoś, kiedy... już leżą... kopali leżącego, jestem co... Tligość robi. Nie, to się mi tak podoba. Wystarczy, no kurde, każdy normalny człowiek potrafi wydobyć z siebie kilka głosów. A to, że ja... robię... takie ironiczne, że... Ale wiecie, jest różnica, bo... że... Albo zaraz powiem, jak powie coś Fulbright. Czy nazywasz mnie złym gościem? Bo mam głos takiego okularnika typowo i to brzmi coś w stylu... Nie wiem, potrzebowałem coś do przeczytania na przykład. To coś w stylu, że... Nazywasz mnie złym gościem, na przykład, to jest takie typowo, a nazywasz mnie złym gościem, to jest już taka różnica troszeczkę, jest... Jedno to jest takiego typowego osoby, która jest jakby... ma pychę, a druga to jest to, co słychać teraz. Ja? Pomimo Fulbright? Z czym miał sprawiedliwości? Wtedy jak... No to masz zacznę kilka informacji o śledztwie? Potrzebuję pomocy. Informacji? Na temat śledztwa. Okej. Okay. Ale nie będziesz mnie nazywać nigdy z tym gościem, łapiecie? Zrobiliśmy to, Apollo. Tak, ale jakoś... Jak możemy tak długo wytrzymać z tym? Nie mogę wierzyć, że prokurator Blackwell zszedł tak nisko. A bo od śledztwa? Nie powiedziałem tak. Powiedziałem na temat śledztwa. No to może, ale to pomyłka. Masz jej przypięcie winy na Ayukaya? Naprawdę chcę. Wertykuj winności jest całą cenę. Za każdą cenę, Boże. Ona mogłaby sprawić, że Yokai by uciekał, kiedy ona się wkurzy. O kurczę, ta. Znaczy, nie mówił kurczę, ale tak. Ja sprawiłem, że nawet pisze esej o własnej... Opisuje swoje refleksje życiowe w eseju, jak teraz mówimy. Nigdzie nie idziesz, Blendy. Wątpię, że to go czegoś nauczy? Tak, prawdopodobnie napisze... Dotarł 1000 razy. Ta cała sprawa z Yokaiem jest prawdopodobnie zabrawką, aby wygrać zwycięstwo. Zagrywką. Planuję, że prokurator Blackwell wierzy, że Jinx i Tenma podłożył te rzeczy Yokaia. Podłożyła to, aby bronić swego ojca, prawdziwego zabójcę. Tak, jasne. Chciałbym, aby to udowodnił. No, uspokój się. On nie ma żadnego konkretnego dowodu, ale znaleźliśmy to. To byłoby pod klifem na zewnątrz, Wielki Yubi. Czekaj, czy to nie jest ta laska, którą ten Mataro miał niby nosić? Jedna, jedyna. Bejma. Pan ten Mataro nie wątpił. Nie wątpicie, że panna Tenma wyrzuciła to na klif, kiedy zakończyła robotę? Niemożliwe! Cóż, ale co na temat śladów... odcisków palców? Nie ma śladów, ale gdyby nosiła kostium, to nie byłoby żadnych, co nie? No cóż, ślady czy nie ślady? To nie zadziała na naszą korzyść. Brzmi trochę, że ta ucznia być może należała do tego budynku. Znaczy, że była w budynku. Ale jeżeli to jest ta sprawa... Wtedy gdzie w budynku ten Mataro
Jak ten Matara tu wszedł? Znaczy, gdzie ją zdobył? Boże. W ogóle mnie wkurza trochę, bo ten Mataro to jest ten potwór. Tutaj mamy Jinx i Tenma. A oskarżony jest Damian Tenma. I weźcie nie pomyl, czy mówimy o ten Mataro, czy mówimy o panie Tenmie, czy mówimy o panu Tenmie. No kurwa. To nie spam. Napisałeś dwa razy pod rząd co i się dziwisz, że ci dało kika. No stary, stara. Znaczy kika, no... Blok na pisanie na chwilę. To normalne przecież, no. Dobra, Czy prokurator Blackwell ustalił, że ta ofiara to była wspaniały dziewięciokonowiec? No dokładnie. On jest bardzo mądry, co nie? Ustalił to w trakcie śledztwa na temat chyba wydatków tego typa, co umarł? I ofiary, przeszłość ofiary. Stary. Wspaniały dziewięciokonowiec. Rozbłysnął? Zostałem przeciwko Yokoiowi i pracuję przeciwko temu burmistrzowi. A major Damian Tenma jest skorumpowanym politykiem, który zamordował swojego bohatera. A widzisz do jakiegoś moderatora? Wspaniały fanowie wspaniałego dziewięciogonowca są tacy wkurzeni, że próbowali stormować na komisariat policyjny. Nie winię ich. Właśnie gdyby, jeżeli ich ulubiony, zamaskowany bohater wrestlingowy został zamordowany, wtedy musieli być szokowani, kiedy znaleźli to, co się stało. Mówiąc o tym, czy Jinx nie jest także fanem wspaniałego dziewięciogonowca? Maska wrestlera jest bardziej... A, to pamiętam. To było takie... Maska wrestlera jest bardziej cenna niż jego własne życie. On nigdy nie zdemaskował samego siebie naprzeciwko innych. Ale tutaj są mecze, gdzie wrestlerzy walczą o prawo usunięcia maski. To, aby ktoś zdjął maskę, to jest najgorsze... takie zlekceważenie, jakie wrestler może po prostu mieć. Dlatego ich maski są bardziej ważne dla nich niż własne życie. Mówię to z taką pasją, którą tylko fan może docenić. Sami moglibyśmy stać się fanami i protestować naprzeciwko więzienia. Dobra, macie obydwoje moda. Dobra, dalej jedziemy. Strasznie mi się duży, jak robię jeszcze rzeczy związane z streamem. Po co mam być twoim fanem? Ja cię nawet nie znam. Znaczy w sensie tak prywatnie. Dobra. Co nie? Co miałeś na temat, że Mario Tenma nie jest tylko ojcem Jinx, ale naszym klientem? A ta. Uważajcie teraz. Bronicie najbardziej znienawidzonego tamburzmicza w historii. Mam nadzieję, że nie znajdziecie siebie na złej stronie. Czyli mieliście zamknięci na cztery spusty później w innym, po złej stronie. Może powinienem nosić maskę, aby ukryć moją tożsamość? Czy są jakieś nowe rzeczy, które powinniśmy wiedzieć? Teraz jak o tym wspominasz? Nasz podejrzany cierpi na częściowe zatracenie pamięci. Utraty pamięci, ale udało mu się coś przypomnieć. Co powiedział? Powiedział, że nie chciał rozmawiać z nami. Powiedział, że nie mam prawa, aby mówić do was, tam, do osoby, które tam są we władzy. No i inną rzecz, inne takie rzeczy. Mam się, co major ten ma sobie przypomniał? Tak, że nie możecie go teraz zapytać, ponieważ prokurator Blackwell
Nie jest teraz zajęty przepytywaniem go. Ja wiem, czemu nie poczekacie na placu zabaw z resztą dzieciaków? W ogóle co cię tak śmieszy w tym? Co teraz, Apollo? To ty znaczy, zregrupujemy się, znaczy wrócimy do agencji i tam przemyślimy wszystko. Dobry pomysł. Być może pogadamy sobie z wiedzą, którą pan Wright tam ma. Coś jeszcze? O, pokażę mu najlepszą rzecz, jaką prawnik może tylko pokazać. Take that. Więc to jest moja odznaka prawnicza. Nie, nie, prezentuj to z większą pewnością siebie i przekonaniem. Jak to? Sprawiedliwość, którą wierzymy. Więc to jest... Apollo Justice, prawnik! No, odkąd jest sprawiedliwość! To było wspaniałe. Ale wiesz, jak opowiadają, praktyka czyni mistrza. Zobaczy, zrób to jeszcze 10 razy. Okej, spróbuj. Apollo, co ty robisz? Jak on mnie w to wciągnął? Dobra, idziemy do pana Wrighta. W ogóle nie ciekawi cię, że to spaghetti tak sobie lata po lewej? Może pójdę przeczytać przeszłe sprawy? A ja... pójdę zrobić research w egzorcyzmie. Hej, co jest z wami, goście? Podacie na rozczarowanych takich smudy. Jakby to powiedzieć? To jest jakbyśmy byli na... końcu klifu i mamy jedyna droga ucieczki to... w dół. Innymi słowy, biznes... sprawa jak zawsze. Tak. Czyli ty jest jak zawsze? No, przypuszczam, że tak. A oprócz tego, że tym razem jesteśmy związani i zakneblowani także. Nie zapominaj o byciu oślepionym oraz, że nasze uszy też są za... ten. Zakryte jak... Okej, czemu ciekawy temat i w ogóle? O, i potwory są za każdym rokiem, he? Brzmi ciężko. Hej, Apollo! O, i Atena też tutaj jest! Pani Wright! Jak idzie śledztwo, Apollo? Atena? Myślę, że bezpiecznie powiedzieć, że idzie gorzej niż wcześniej. Serio? Coś stało? Dobra, pokażę ci moją snagę prawniczą. Twoja snaga prawnicza, he? Też moją pokazywałem każdemu, komu się tylko dało, tak było. Czemu? No wiesz, nigdy o tym nie myślałem. Ale mogę zadać ci to samo pytanie. Mnie? No, przypuszczam, że możesz powiedzieć, że pokazuję to, ponieważ jest tutaj ktoś, komu mogę to pokazać. Czy coś takiego? Haha, kiedy tak to mówisz, brzmi trochę, no nie wiem, filozoficznie. Hehe, przypuszczam, że tak. A może nie? No tak, pokazujesz odznakę, bo możesz pokazać. Ty, propos pokazywania odznak, czekajcie, tylko sobie dam to na większą kamerkę. Już. Dobra. Moment. Teraz ja wam coś zaprezentuję. Take that. I to też jest odznaka prawnicza. Pokazuję wam ją, bo mogę ją pokazać po prostu, więc to się liczy. Jest błyszcząca i tak dalej, tak jak to by powiedzieli prawnicy. Nie, to jest normalna koszula. Kupiłem to sobie kiedyś i... znaczy tą odznakę. Ale mogę ją pokazywać teraz. Warto było, czekałem na to, nie wiem, 2 lata chyba. Czuję się spełniony. Dobra, jedziemy dalej. Nasza obrona. Plus 200 do respektu. Plus 200. Tak. Oglądałem waszą dwójkę tego ranka z galerii. To był ciężki dzień w sądzie, aby powiedzieć. No wiem, nigdy nie musiałem broniłem Yokaja wcześniej.
Ta sprawa o zamkniętym pokoju była raczej ciężką kwestią. Tak, na górze tego Jinxy jest oskarżona o bycie asystentką. Ale przynajmniej ustaliliście, jak ktoś mógł uciec z tego zamkniętego pokoju. No tak, być może nasze rozumowanie mogło być trochę dziurawe. A, serio? Cóż to jest, są złe wiadomości. Jak my się z tego wystaniemy? Jak zwykle. W najgorszych czasach... W najgorszych chwilach... to jest wtedy, kiedy prawnik musi wymusić się, aby mieć swój najlepszy uśmiech. Powiedziała nam to kiedyś nasza szefowa. W pierwszych częściach. W trylogii w sumie. Oraz jeden z prokuratorów powiedział, że jedyny moment, kiedy prawnik może... Boże. Jedyny moment, kiedy będziesz mógł płakać, to wtedy, gdy wszystko będzie już zakończone. Ty musisz uśmiech? Tak. Mój mentor nauczy mnie tego, kiedy jeszcze wciąż uczyłem się... No, wiadomo. Ona także nauczyła mnie, aby wrócić do podstaw, kiedykolwiek utknę. Wrócić do podstaw? To prawda. Zawsze wiesz swojego klienta, nieważne co się wydarzy. To jest najlepsza i najbardziej zaufana broń prawników. Podstawy? Zawsze wiesz swojego klienta, eh? Więc panie Raj, jak to go znałeś Ateny? Spotkałem ją w trakcie wycieczki do Europy. A my jesteśmy w bo jesteśmy w Kalifornii. Tak, gra jest w Japonii, ale w tłumaczeniu jesteśmy w Kalifornii, a Phoenix wyjechał do Europy. Ty byłeś w Europie? Czemu nie słyszałem na temat tego wcześniej? No tak, pojechałem tam kilka razy, by studiować kilka legalnych systemów wcześniej. A okej, czekaj moment. Myślałem, że pracowałeś jako pianista po tym, jak wyszedłeś, przestałeś uczyć prawo, znaczy praktykować. No tak, ale stary, mój przyjaciel potrzebował pomocy z legalną pracą czasu do czasu, więc... O, przypuszczam, że nigdy naprawdę nie byłeś daleko od sądu, co nie... To był jak los, który sprowadził nas razem. Dzięki Bonwrightowi, stałem się prawnikiem. Ahaha. Wiedziałem, że ona jest materiałem na prawnika od momentu, jak ją spotkałem. I mam wielkie nadzieje dla jej zdolności, aby analizować emocje ludzi. O, to nic takiego specjalnego. I co myślisz o tej emocji, którą sprite, który teraz robi? Może nie doceniłem tej analitycznej filozofii jeszcze? Tak jak myślałam. Tylko, że ja myślałam, że moja specjalna zdolność pomoże bronić niewinnych ludzi. Wtedy muszę robić wszystko w mojej mocy, aby sprowadzić to do sądu. Chyba miał cię ekran zatrząść, a się zrobi czarny na moment. To wtedy, kiedy naprawdę zaczynam uderzać w... Ciężko się uczyć. Wciąż jestem pod wrażeniem, że ona właściwie została prawnikiem. I to jeszcze w wieku 18 lat, co nie? To prawie jak super człowiek. Ja słyszałem o prawnikach Face Attorney, którzy byli już prawnikami mając 13 lat. Albo osobiście, ja chyba pomóc komuś, kogo zna. Okej, tutaj jestem podjarana po pogadaniu z panem Wrightem. To jest jak powiedziałeś, w najgorszych czasach, kiedy prawnicy są, muszą ogarnąć swój największy uśmiech. I nie zapominaj, aby wrócić do podstaw, kiedy utkniesz. Wciąż wiesz swojego klienta, okej. Panie Wright? Tak? Ja idę odwiedzić naszego klienta. Myślę, że to dobry pomysł. Okej, czasem zobaczyć, co się tam dzieje w areszcie. No bo ona lubi bić. I pić. Może Thelma, chcę pokazać ci tam o czymś? Kałelf! Mi! Jest. Kakakaka! Więc moje stworki powróciły. Apollo, on wciąż myśli, że jest okajem. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek będziemy mogli pokazać z Majorem ten mam ponownie. Cisza! Wy! Nie wiem, na co by to ująć. Pachołki legalnego systemu. Uwolnijcie mnie z tych ścian więziennych wspaniałym tam.
efektem, nie wiem, czymkolwiek. Wow. Brzmi jeszcze bardziej jak prawdziwy demon. Z każdym kolejnym stanowiskiem. No, zaczynam się zastanawiać, czy pomożemy mu, jak wygramy jego wolność. Wciąż nie możemy pozwolić majorowi Tenmi tak być przejętym przez demona. Wiesz, o co mi chodzi? Jeżeli oczyścicie mnie z tych oskarżeń, pomogę wam, jakkolwiek mogę. Teraz pytajcie mnie, o co chcecie. Przypuszczam, że warto spróbować. Ciekawe, co demon pomyśli o mojej mocnacy. Take that. Miałem nadzieję, że spojrzysz na to. Ofer, znaczy ten, jakby nie oferta. Dar dla mnie. Szanuję. Ale najlepsza rzecz jest, którą mi możesz zaoferować, to wygranie mojej wolności. Ka. Okej. Zrobię co tylko mogli. Czy te pióra i ślady na stylie miejscu zbrodni to twoje? Dokładnie, pozostałości Tenmitaru, króla podziemi. Dzień, kiedy ja powrócę znominować świat żywych. Jest na wyciągnięcie dłoni, zamiast kakakatu. Prokurator twierdzi, że pióra i ślady były podłożone przez Jinxie. Co jest? Miał oczy normalne przez chwilę. O, ocknął się. Muszę uciec z tych ścian i obronić moją małą Jinxie. He? Boże, ten ma? Czy to ty? No, cóż. Wygląda to, że Damian wciąż siedzi w moim ciele. Ale powinien spodziewać się tego od takiego mojego osoby, którą przyjąłem. Teraz bądź cicho, Damianie. Przypuszczam, że... Rzeczy jak posesja te moda nie powstrzyma ojcowskiej miłości dla swojej córki. Nie zabijeś Aldermana Cupiego, czyż nie? Nie zabiję nikogo. Pozostałości mojej prezentacji zostały źle... wyliczone. Morderstwo to nie ja. Nie mogę być mordercą. Bo gdybym zabił... Ucieka mi słowo? Jednego z... Świat żywy... O! Jednego z żywych... Nie zdążyłem przydać. Ognie piekielne coś tam. Piekielny ogień by go pochłonął, nie zostając nic więcej jak kurz. Czy dym. Popiół. Więc mówisz mi, że musi być ktoś inny tutaj? Jak pomyśleć, Major wspomniał, że dostał tą statuetką. Lepiej zapytam się go o to też. Muszę mu pokazać tą statuetkę. Jest. Co? To jest, jeżeli mogę zapytać? Ta statuetka została znaleziona na miejscu zbrodni. Ktoś uderzył Majora Tenmy w głowę tym. Major Tenmy, tak. Liczyłam nogę. To było otoczone wielkim materiałem, zanim... przed morderstwem Waldermana. Pozwól mi zobaczyć, czy Damian coś wie o tej rzeczy. Ta. Coś, co jest otoczone materiałem, sobie przypomina. Sekretny prezent od Aldermana Cupiego, kto to wyglądało. On jednakże nie miał szansy, aby wciąż to zobaczyć. Na ubranie, które by... Nie miał okazji, aby to zobaczyć. I nawet ten materiał też. Może... Znaczy, chodziło o materiał. Może materiał spadł, albo został usunięty pod tym, jak Major dostał łeb. Damian nic nie wie. Sekretny prezent? Interesujący. Może Jinxie wie coś na ten temat. Detektyw Fulbright wspomniał, że być może masz coś nowego, aby nam powiedzieć. Dokładnie mam. Zdobyłem ten klucz jakiś czas temu? Patrzcie na to! Klucz do tego tam zamkniętego pomieszczenia, czy tam zamkniętego, czy... Wow! Czy tworzenie to jedna z twoich mocy demonicznych? Demona? Jep. Ba! Nie tracą ich mocy na takie głupie sztuczki. Weźcie klucz. Damian zabrał ten klucz od zabójcy, kiedy go przełknął. Chciał zamknąć zabójcę w tym pokoju. Więc chciał, aby był tam zamknięty? Czy on... czy... Złot? Ale nie było żadnych śladów... śladów zbrodni. Palców. Odcisku palców, które możecie znaleźć na kluczu. Jak na tym wiesz? Czekaj. Czy to kolejna z twoich demonicznych mocy?
Głupi śmiertelniku! Czy chciałbyś... Myślisz, że ktoś tak jak ja, ten Ataru, zachowałby się jak normalny alchemik? O Jezu. Czuję drapanie w gardle, jak robi jego głos. Ale spytałem więźnia i moja władza wykonana. Bardzo rozsądnie. Muszę dodać KKKK. Zawsze honor, aby służyć! Wasza malevolencjo? Przepraszam, że jestem jedną osobą, która się boi go tutaj. Możemy zapytać, jak użyć klucza? Nie widzieliśmy dziurki na klucz, kiedy byliśmy przy drzwiach. Klątwa na te cholerne drzwi z piekła. Ale gdybym ja wiedział, jak to się otwiera, to już długo, długo czas temu bym powrócił. Nie ma tutaj racji. Może Jinx wie coś na temat tej całej rzeczy. Powinienem zapytać go na temat tego listu o szantaż. Zobaczmy, co powie, kiedy mu to pokaże. Pewnie się ocknie znowu. A czy to było? Jeżeli cenisz swoje najdroższe życie, to sprawi, że wioska 9 ogonowców będzie połączona w Tenma, z miastem Tenma. Nie ufaj nikomu na temat tego, i że to zrobisz, to rozważ swoje najdroższe dobro jako martwe. Swoją najdroższą. Czemu to jest? To jest list o szantażu, który dostał Damian. No to wyglądało, że ktoś dał to do kieszeni Aldermana. Wierzymy, że ktoś, prawdopodobnie zabójca, ukradł to z walizki majora Tenmy. Nie wydawałoby się, abyś coś o tym wiedział, co nie? Masz pytania, co nie? Bardzo dobrze, pytaj, śmiertelniku. Już cię zapytałem. Kto podłożył to do kieszeni Aldermana? Tylko niewielu wiedziało o tym, że Damian ma walizkę. Znaczy, że to był w liście. List był w walizce. Nie cokolwiek wiedział o tym liście z szantażem, że jest w jego walizce, to potencjalny podejrzany i złodziej, który podłożył to do kieszeni Aldermana. A! Czy to możliwe, że to był... on? Panie majorze, panie Taro, czy pomniałeś sobie coś? Dokładnie. Była to jedna osoba, która o tym wiedziała. Asystent Damiana. Florent Lbl. Jak to się powinno wymawiać? Elbel? Lbl? Lbl? Florent Lbl? To ma być chyba po francusku. Florent Lbl. Lbl. Nie wiem, jak to powiedzieć. Lbl? 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 Znaczy Lbl? 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 Kur... Florent Lbl! Florent Lbl! Pełną wiedzę o zawartości walizki mógł tylko on posiadać. Wtedy być może szantaż... Szantaż jest tajem morderca, to którego szukamy. Leblę, tak? To niedorzeczność. Znaczy... Jezu. On jest najbardziej zaufanym... Jezu. Chyba sprzedawcą? Nigdy by nie zradził Damiana. Oprócz tego, że w filmiku otwierającym drugą sprawę jest widać, jak on morduje, to tak, spoko. W ogóle panał, że dużo osób krytykowało Dual Destiny za to, że już w drugim openingu, znaczy każdy rozdział ma jakiś ten wstęp, nie? I że w drugim wstępie, w pierwszej rozprawie zawsze wiadomo, kto zamordował. W drugiej? Już nie, od drugiej nigdy, ale w Dual Destiny nagle zrobili, że w drugiej też ci pokażemy mordercę, czemu nie? Raz w tym, Master George Investigation w pierwszej sprawie nie było pokazane, kto zabił. To taki wyjątek był. Ktoś ci groził, ale nie wiesz kto. Panowie, dobrze. O Jezu. Dawno nie modelowałem głosu i po prostu albo muszę częściej pić, albo mi kartę boli przy głosie Tery. Taro, Jezu. Tery. Będę grał w Terę, nie? Zara Tera. Wygląda na to, że major ten ma trochę mufa. Wciąż to jest wielka sprawa, wydarzenie. Znaczy wiemy coś ważnego. Teraz wiemy być może, kto podłożył ten list do kieszeni Aldermana. Pij więcej, tak. Po piwo pójdę od razu. Uważaj, Florencie Lebę. Tak? Leblę? No to nachodzi sprawiedliwość. No to stać się pana LPL. Leblę. Jezus. Tak. I sprowadźmy go na ziemię.
Ja wiem, że oni mówią trochę coś innego, ale jak nie znam słów, to staram się dopasować coś, żeby pasowało. Jest. Alkohol podrażnia gardło. Trudno. Ale to... Lemonka. Dziękuję za pomoc. Dałeś nam bardzo ważną wskazówkę. Nie, bo jak robię głos Apollo albo kobiet, jest okej, ale jak robię nagle grubsze głosy, znaczy takie... gdyby drapie w gardle. Bo dawno nie modulowałem. Raz miałem coś takiego, że... Co? Raz miałem coś takiego, że chyba 3 dni pod rząd po 5 czy 6 godzin nagrywałem, cały czas modulując głos, ale to było 16 osób. Bo taka rąpa. I bez problemu dawałem radę i mnie gardło nie bolało w ogóle. A ostatni razem modulowałem nawet nie wiem kiedy i strasznie mi to ciężko wychodzi teraz. Jest coś, co mnie zastanawia. Jeżeli pan Lebeon jest zabójcą, co mogło go zmotywować, aby otworzyć ten pokój? Powinniśmy prawdopodobnie poszukać wskazówek. Tylko jeden problem. Jak otworzymy ten zamknięty zamek, który nie ma dziurki na klucz? No spytamy Jinxie. No. Idziemy zapytać Jinxie. Może pomoże? Może pomoże, wow. Kaka. O Jezu. Dobra. Albo będzie w świątyni, znaczy Boże, w wiosce, albo będzie przed wejściem. Hej, czy to nie... Grr... Śmiałeś się mnie uwięzić. Jinxie! Ona... zachowuje się naprawdę dziwnie? Ten chamski, słynnie pięciogonowiec, powiedzieć, że terror jest mój rozpacz. Grr... Powinien zapłacić. Och, powinien zapłacić, drogi. Wy wszyscy. Czy Jinxie, jest okej? Jep! O, to ty, panie demonie prawniku? Demoniczy prawniku. Dzień dobry, Jinxie. Dobry? Czy nie jest już po południu? I co ja tutaj robię? Ostatnio co ja pamiętam, że leżałam i sobie trzymałam w budynku. Znaczy tam u siebie. O nie! Musiałam zostać przejęta przez Makura Gershiego. Makura Gershi? Od kiedy obudziłam się po nieprzespanej nocy, aby znaleźć poduszkę w nietypowym miejscu. Znaczy z nazwą. Albo... że spał na podłodze albo w holu? Czy miałeś coś takiego? No, to wina Yukaya Makura Gershi! Przyjmuj ludzi, kiedy oni śpią. Brzmi jakbyś po prostu potrzebowała... Albo że przytuliłaś się tego mocno, albo być może przycisknęłaś się do... śpiwora? Jinxie? Jak to się stało, że nie ma żadnych... talismanów na swoim czole? Nie mam? O! Musiały spaść! Bez nich zło może we mnie wejść! Powiedziałbym, że to była naprawdę niezła demonstracja przed momentem. Lepiej bym je ponownie nałożyła. Jinxie, jest coś, o co chcieliśmy cię zapytać. A tutaj jest coś, o co ja też wam chcę powiedzieć. Ja przypomniałem sobie coś. Tak? A co to było? Nic. Jest naprawdę jesteś demoniczym prawnikiem. Prawnikiem demona w sumie. Demonem diabła. Boże. Tak, jestem demonem diabła. Adwokatem diabła. Jest taki film. Więc wtedy musisz wiedzieć o Enma Tayo. Najświętszy wzdłuż? Appraiser of Souls? Co to jest Appraisers? Pierwszy raz widzę takie słowo. Osoba, która determinuje wartość cen, moment, jest po polsku? Jest po polsku. Rzeczoznawca majątkowy. O ja pierdolę. Rzeczoznawca majątkowy. No pozdrawiam. Jest musisz znać Enma Tayo. Rzeczoznawca dusz. Jaki on jest? Zajebisty. Jaki on jest? Cóż? Coś mi latało przed twarzą. On jest... łysy? Miałą brodę i... Przecież to mówimy o sędziu. I co? Krzyczy winny, albo spokój, kiedy wali swoim młotkiem. Nazywamy go sędzią. O, wow. On jest straszny, jak o tym myślę. Ale widziałaś go wczoraj. Znaczy, wczoraj względem gry. Nie, jest tylko starym gościem, który jest mądrzejszy niż tylko ty możesz sobie wyobrazić.
jak warto pokazywać te odznaki. Jinxy, możesz nam powiedzieć sobie, co przypomniałaś? No cóż, po tym tej rozprawie przypomniałam sobie wiele rzeczy. Ale jest jedna rzecz, która jest naprawdę dziwna. Także boję się zapytać, ale Rasko i śmierć. Serio, co? To na temat yokaja, biur yokaja i śladów. Nie było ich, kiedy za pierwszym razem otworzyłam drzwi z buta. Czekaj, co? Nie daję rady. Jesteś pewna? Moje wspomnienia są teraz jasne. Więc mówisz mi, że... Były na miejscu zbrodni po tym, jak je znalazłaś? Znaczy, zostały dane po tym, jak je zobaczyłaś za pierwszym razem. Znaczy, zobaczyłaś pokój. To może dać sobie problem, Apollo. Czemu? Ponieważ Jinxy jest już oskarżona o zostawienie śladów i piór. Jeżeli nie było ich tutaj, kiedy ona odkryła miejsce zbrodni, to totalnie napełnia, że ona próbowała później podążyć demony. Do wody. Na przykład mylące wspomnienia Jinxy na ten cały wypadek są przeciwko nam. Prokuratura być może powie, że ona nie pamięta podłożenia dowodu. Powodzenia, aby to temu zaprzeczyć. O człowieku, to nie jest dobre. Mam nadzieję, że nie podłożyła tych dowodów, kiedy sobie lunatykowała czy coś. Jinxy, nie wydarzyłoby się, abyś wiedziała, żebyś otworzyła ten kiedykolwiek zamknięty pokój? Tam zapomniany? Czyli nie mają żadnej dziurki na klucz. No, przypuszczam, że to ma sekretny mechanizm. Mówią, że musisz ustalić to zanim dziurka na klucz się pojawi. Sekretny mechanizm? Serio? Aha. Jest ukryty w tym pokoju Lis. A tylko Alderman Cube wiedział, co to było i jak to działa. Alderman, ci wioski dziewięciokonowca naprawdę kochał swoje sekrety. Dobra, klikał na wszystko, Jelu. Apollo, idziemy znaleźć. Zobaczyć, czy znajdziemy ten sekretny mechanizm. Wow, zwolnij, kobieto. Jest coś, o co jeszcze muszę zapytać. Jinxy, czy jest tylko jeden klucz do tego pokoju? Aha. Nawet... Klucz uniwersalny mistrza go nie otwiera. To ponieważ to jest bardzo specjalny pokój. Który nigdy nie może zostać otwarty. Przypuszczam, że to oznacza, że nikt nie wszedł do tego pokoju po morderstwie. Diabeł ubiera się w poradę. Poza wszystkim my wiemy, że major ten ma wziął klucz od zabójcy i go przełknął, więc... Więc... Przełknął? Czy schował? Więc staranie Majora nie przełknął. Sprawiły, że... Ja pierdolę, really? Sprawiły, że zabójca wyszedł... Nie wszedł tam. Więc dobrze, że tak zrobił. O Jezu. Dobra, idziemy. Sprawiedliwość, którą wierzymy. Dobra, śledź. A, może muszę mu klucz pokazać. Sprawiedliwość potrzebuje czasem wsparcia też. Więc nie przeszkadza mi, że zapytasz o pomoc, ale możesz zacząć myśleć na temat rzeczy sam. Potem wszystkim, droga do sprawiedliwości zaczyna się z twoim własnym pierwszym krokiem, ha. Jeżeli masz informacji do zefrowania, możesz tak powiedzieć. No to... Wait. Pokaż... list... do szantażu do Lbel, pokaż Lisa i demona... i zatokę demona do Jinxy. What? Aha, bo prezent. No dobra, ale to drugie to nie wiem, dobra. Ale ma QB, zrobię tę statuetkę. To jest... Ślad dobrej woli? Zrobiony z dobrej woli? Myślę, to miało oznaczać, że to miał być lat wiosk 9... To miał być taki pokaz, że to jest wioska 9 ogonowców i ten miasta ten ma. Że to taka dobra wola? Ale przecież ci twoje kraju walczy. Walczy? O, rozumiem, o co ci chodzi. Brakuje kielicha? Ta statuetka. Aha. Oryginalnie
sprawiła, że dwóch jokajów trzyma dzbanek w zwycięstwie. Ale to na pewno nie wygląda teraz tak, czyż nie? Może złamał się, kiedy był użyty, aby walnąć moją artemę w łeb. To by to wyjaśniło. Przypuszczam, że jedyna dwójka ludzi, która o tym wiedziała, to tylko te, które się temu przyjrzały, czyli Arlerman i ja. Teraz to jest tylko ja, ale to jest symbol dobrej woli i będzie na zawsze w moim myśle. Okej. Więc, czy jest cokolwiek jeszcze, co powinniśmy wiedzieć o tym, Jinxie? Nie. To tyle. Moja bransoletka, reaguj! Jinxie! Wydarzyłby się, abyś... Sprawniłaś, którą wierzymy! Kurda! Duch! Detektywie Fulbright, co ty tutaj robisz? Ja mam sprawę dla was, młoda damo, jeżeli musisz wiedzieć. No nie zdążyłem jej... sprawdzić. Prokurator Blackwell poprosi mnie, aby ją przepytać. Przepytać mnie? Wybacz, nie jestem zainteresowana. Nie chcę, aby zapytać ją o całą sprawę z yokajem? To prawda, tym bardziej chcę, że chcę zapytać o... O, a nie mogę ci tego powiedzieć, co nie? No dalej proszę, jesteś partnerami w sprawiedliwości, co nie? Nie, nie. Prokurator Blackwell mówi, aby... Tylko powiedział, abym ja... Powiedział mi, że tylko moje pytania są najbardziej sprawiedliwe. Nie wpadę w wasze kłamstwa. W sprawiedliwość, którą wierzymy. Okrecony samuraj naprawdę sprawił, że trzyma go na krótkiej smyczy. Więc... Nie jesteś duchem? Może jakimś rodzajem... miejskiego trolla wtedy? No dalej, chodź pan, no ten ma. Na do policyjnego departamentu z tobą. Znaczy, na komendę. Jo. Zabrał ją. Straciłem moją szansę, aby zobaczyć, o czym kłamała. No przynajmniej znaleźliśmy tutaj sekretny mechanizm od otwarcia tego... pokoju. Jezu. Chodźmy go sprawdzić. Mam nadzieję, że klucz pozwoli nam wyjść. Może teraz pan na LeBlanc, w ogóle nie. Pani ma blond włosów? Okej. Okay. O Boże, jak to miał... To za absolutny zapach. Jestem taki wdzięczny, że te karnacje, czyli jakieś tam rośliny, chyba zimportowano z Anglii. Nic, ale najlepsze, co było można sprowadzić. Być może powinienem... położyć jeden dla naszego drugiego, tam zmarłego już Aldermana. Hej, to pan Lebeu. Lebeu. Apollo, zapytaj go o wiesz co. O tak, zanim przeszukamy ten pokój Lisa, powinniśmy zapytać go o ten list z szantażem. O, czemu? Czy to nie jest mały prawnik majora? Znaczy prawnicy? Czego ty ode mnie, czego wy ode mnie chcecie? Jest coś, o co chcę spytać. Skąd to dzwoni? O, musisz mi wybaczyć. Halo? Lebeu? Co? Co ona? Te rzeczy na jego ramionach to telefony? Tak, na ten temat. Musisz mi wybaczyć. Ta cała sprawa z moją termą to kompletny koszmar. Gdzie kupiłeś ubrania, jak to? Zaskoczeni. To mój własny design. To jest elitarna, funkcjonalna piękność. Funkcjonalna piękność? Jesteś pewien? Wygląda trochę nie... niezbyt komfortowo. Po prostu nie masz oka na piękność. Nie, że mam oko na piękność, to znaczy, że miałbym mówić jak ten gościu, to raczej wolę być ślepy. A w ogóle wolałbym nosić opaskę na oczy, być ślepy, z opaską na oczach i jeszcze pod słońce. Więc czego ode mnie chcesz? Co myślisz o mojej osnacy? Tak? Czy zawsze dajesz swoją dłoń w twarze innych ludzi? Nie. Chciałem tylko pokazać tobie to. Ach tak. Masz takie... łapki tutaj. Ale mam oczy tylko na rzeczy, które są piękne. Teraz. Jeżeli mi wybaczysz. Przypuszczam, że on szuka tylko rzeczy, które go interesują. Co tu jest?
to list z szantażem, ale nie został wysłany do Aldermana Cubiego. To był wysłany do Majora Tenmy. I? Twój punkt, Jezu, co on pierdoli. Ktoś wziął ten list z walizki Majora i podłożył to do kieszeni Aldermana, kiedy został zamordowany. O! Co ty nie powiesz? Czemu na niebieskie włosy? Dobrzyłoby się, abyś zrobił tam podmiankę, nie? Po tym wszystkim jesteś jedyną osobą, która wiedziała o tym liście z szantażem w walizce. I naturalnie ty. I! Być może ten strzał koreańskiej wody sprawi, że to opadnie z twych oczu? Że moje oczy... Albo że moje oczy wypadną w ogóle z tam, gdzie są wsadzone. To możliwe, że... Wrabiasz mnie w bycie podejrzanym, możliwym podejrzanym? Co sprawiło, że pomyślałeś o czymś takim w pierwszym miejscu? Cóż... Moja jedna zbrodnia to być narodzony jako przepiękny, jak tutaj widzisz. Innymi słowy, nie masz nic. Teraz pozwól mi pokazać tobie, co się robi z tym śmieciem. Nie możesz nie żyć do wody, jak to? Jak to nie mogę? Ja zrobiłem to, czujesz się lżejszy? Właśnie wygrałeś sposób, aby dostać się na listę najbardziej wkurzających ludzi, stary. Obydwoje Jinx i pan Filz widzieli ten Metaro. A ty, panie Lebeau, gdybyś... Jeżeli byś w budynku, to czemu nie... Bardzo dobrze, przyznaję się. To prawda, ja, Front Lebeau, widziałem demona ten Metaro. Więc widział coś? Ty czemu kłamałeś na temat niewidzenia go? Próbowałem bronić drogą Jinxy. Bronić Jinxy? Co? Czemu? Nie powiesz mi, że słyszałeś ten dziwny jej nawyk? A który? Ten, gdzie ona chodzi sobie... robiąc pewne rzeczy, nie wiedząc, że je robi. Plotki mówią, że jest przejęta przez ten Metaro. To nowość dla mnie. No, oto masz. Kogokolwiek słyszałeś o widzeniu ten Metaro? I że mama Jinxy powinna być twoim głównym podejrzanym. Powiedz nam na temat tej plotki. Więc? Jaka jest plotka na temat Jinxy? Mówią, że jest przejęta. Nie cały czas, oczywiście. Znaczy przejęta do demon. To uderza nagle. Ty zaczyna chodzić dookoła, robiąc dziwne rzeczy. Ta jest. Jednakże, jak o tym pomyśleć? To na pewno wyjaśniło, jak ona zachowała się wcześniej. Kiedy ona nawet... Czasem zakłada kostium ten Metaro i chodzi sobie po lesie w nocy. Serio? Jestem skłonny uwierzyć, że to miało miejsce. Czemu sobie to nigdy nie zapytał? Czy ona pamięta cokolwiek, kiedy jest przejmowana? Przejęta? Najczęściej nie. Nie pamięta niczego w trakcie tych epizodów. Utrata pamięci w trakcie przejęcia. Jak o tym myśleć, i wspomnienia z morderstwa są troszeczkę ruchliwe. Znaczy, zamazane. Przypuszczam, że to też jest spowodowane przez przejęcie. To być może... Nie zrozumiesz. Ta cała sprawa z yokajem jest jej robieniem. Czekaj moment. Jednakże, dowody yokaj... To może dowody z yokajem nie były odkryte aż pod tym, jak odkryła miejsce zbrodni? Czy ona zostawia te czarne pióra i dziwne ślady sama? Apollo, spytaj mnie o Yoritele na temat epizodów Jinxy następny raz, jak go spotkamy. Skończyliśmy z waszymi głupimi pytaniami? Jestem zajętym człowiekiem, wiecie? Przepraszam, że to tyle jak na razie. Czemu ma niebieskie włosy? Halo? Mówi Elbel? Naprawdę? Chcesz nieść... Chcesz, aby mój nowy produkt był w twoim sklepie? O, ale wydaje mi się, że to moja własna, prywatna...
nie firma, jakby ten produkt nie jest dostępny dla publiki? Co? Wtedy ja nie powinienem reklamować tego do telewizji? A nie rozumiem. Jako, nie wiem, osoba, która przekazuje piękno, to mój rozkaz, aby ogłosić mój dobry wygląd na cały świat. Trzymajcie autobus, wychodzę. Każdy chce mojego ekskluzywnego Jesus B produktu. Jest to największy, najlepszy, nie, kryształ koronny z mojej kolekcji, narodzony w mojej długim, nieskończonej piękności, zakonują za pięknością. Ale raz jest taki popularny, że to jest absolutny koszmar. Co ty mi powiesz? No, nie mogą tego mieć, to tylko dla mnie. Nie jest dla parobków. Parobków? To mój ostatni produkt, nazywam go Color Mule Bell. Oszalający kolor włosów, który możesz smyć tylko przy pomocy wody. Przypuszczam, że to oznacza, że nie możesz się pocić. Mam 7 kolorów. Możesz znaleźć je w moich reklamach i ulotkach z gazetami. A wciąż? To nie jest dostępne dla publiki? Wspaniała strategia sprzedaży tutaj, geniuszu. Jak o tym myśleć, pani Lpel? Twój kolor włosów się zmienił, od kiedy raz się spotkaliśmy. Mała dama ma niezłe oko, no kurwa, ja to od początku mówię. Tutaj jest mały przykład. Rozważ to jako prezent dla osoby, która docenia piękność. O, Apollo, co będę zrobić? Lepiej to wejść, zanim dostaniesz w twarz wodą koreańską. Dobry punkt. Wow, dziękuję pani Lpel. Lpel. Okej, udajmy się teraz do tego pokoju Lisa. Wciąż mam, musimy znaleźć sekretny mechanizm, otworzyć ten ukryty pokój. Jezu, znaczy ukryty pokój, zaklęty. Dobra, idziemy. Może go przysypiam. Niech się zacznie rozprawa sądowa, bo jak na razie nie myślę. Pewnie Lisy się obraca w jedną stronę i jest git. Tak myślę. Okej, znajdźmy sekretny mechanizm, aby otworzyć ten pokój. Och, to jest takie ekscytujące. Nie mogę się zobaczyć, aby zobaczyć, jak to działa. Ale naprawdę się, że zabójca wszedł do tego pokoju? Musimy tylko otworzyć, aby ustalić. Musimy także zobaczyć, czy jest coś tutaj, coś, co mógł zabójca ukryć w tym pokoju. Okej, zacznijmy. Akurat, Apollo, upgrade. Ten, pym, pym, pym. Nie jest tutaj. Jest tutaj ten dziewięciokonowiec nad drzwiami i statuetki po bokach. Sposób, jaki te dwie statuetki się patrzą, to jest jak ogromne drzwi dla nas. Jak o tym pomyśleć, nie jest są te dwa lisy na ekranie rozwijanym też. To nie może być przypadek. Czyż nie? Hej, te statki się ruszają! Nie przesadzaj, jeśli kto wie. Być może ta przełącznik to pułapka. Haha, mogę to znieść. Jeżeli łucznie wyjdą strzelając moją drogę, wyskoczę w powietrze. Pod wszystkim mam refleks regularnego dzieciaka, który ćwiczy karate. Przypuszczam, że jeżeli możesz złapać coś takiego szybkiego w powietrzu, to możesz zrobić wszystko. Wciąż. Być może jest coś na temat faktu, że te tabletki Lisa się ruszają. Może jest coś dookoła tutaj, co pokazuje pozycję, jakie powinny być. Ty, czy zgadzam? Pewnie na tym... tym. Plecami do siebie. Dwa lisy stoją plecami do siebie. Na tym bardzo eleganckim ekranie. Boże, rozwijanym. Boże. Na tym. Co widać? Czy tam może mieć coś do tej dziurki na klucz? Czekaj moment. Dwa lisy. Co te dwa lisy? Statuetki z dwoma lisami naprzeciwko tego. Naprzeciwko drzwi. Serio? Wow. Ty, nie wiedziałem. Może ta dziurka pojawi się, kiedy zrobimy coś z tym. Z tym rozwijanym ekranem. Nie wiem, czy to nie ekran, ale. Trudno. Ale nie widzę niczego nietypowego na ten temat. No cóż, to ma dwa lisy na nim i tutaj są dwie statuetki z lisami naprzeciwko drzwi. Wtedy być może ta wskazówka jest jeszcze w tym pokoju. Odwróćmy te całe miejsce do góry nogami. Jest podjarany jak dzieciak, który jest w sklepie z cukierkami. I chce każdego bić. No myślałem, że już odkryłem wszystko, no kurde.
Czy może mam kliknąć teraz na statuetki? Może na drzwi. Wciąż nie ma dziurki na kluczy? Tak, i drzwi się nie otworzą. Przy pomocy tych twoich spiczastych włosów. No. Tylko zobaczyłem trochę wody, ale nie myślę, że to działa na drzwi. O, wiem. Rozwalę je przy pomocy... Jak zrobię na nie szarże? Poważnie nie wątpię, że możesz to zrobić. Nie, jak ty wiesz, jeżeli nawet spróbowałem? Nie czekaj, nie! Jak bardzo nienawidzisz, że przegrywasz Athena, myślę, że drzwi wygrały w tym meczu. To jest ucznia, a ta ma na gigantyczną parę... Szczypców? Ty faktycznie... Wygląda coś jakby demon mógł żyć. Widziałem coś takiego kiedyś w mandze. Serio? Do czego była uczyta? Wyrwanie zębów. O rzeczy jak... Naciąganie policzków. Ała! Wyciąganie języków. Przestań, przestań! A nie to był widżet. Przestań! Przestań! Oj, powinien zobaczyć, co robią z oczami ludźmi. Okej, łapię! A zmiana, że ta rzecz jest prostym otwieraczem czy coś. Demony jedzą zapuszkowane żarcie? Zawsze zastanawiałem się, co oni jedzą poza ludźmi. Really? Jezu. Nie chciałem na to kliknąć drugi raz. Przypomniałem sobie kiedyś tabelkę tutaj, którą czytałem. Morderstwo zdarzyło się w zamkniętym pokoju. Osoba, która to przygotowała, była pewna ukryć za drzwiami, kiedy była otwarta. Wtedy, kiedy nikt nie patrzył, wyszła sobie. Niezły trik. Ale to niemożliwe w tej sprawie. Gdzieś tego rozwalono tą statuetkę Tanukiego? Drzwi musiały walnąć w niego, kiedy się otworzyły. O, łapie! Zabójca nie mógł wejść tutaj z powodu statuetki. A druga strona? Lepiej spójrzmy na te drzwi też. O, spójrz. Klamka palnęła w ścianę, zrobiła nieźle się wygięła. To nie zdarzyło się, gdyby zabójca być tam ukrywał. Prawda? Przypuszczam, że to też wycofuje ten trik z zamkniętymi drzwiami. Czy ta statuetka tam kiedyś nie przyjdzie na topie tego właściciela... Boże... Podziękuję mi słowo? Okej. O! Właśnie tego budynku Finea Szafilcza? Ta rzecz, która wygląda jak... To co wygląda? No, trochę. O, mam lepszy pomysł. Pójdźmy ją przewrócić, być może zmieni się w pana Filcza. Pan Filcz jest podejrzany, ale nie jest magikiem, no nie? Sposób, aby rozwalić wspaniały pomysł Apollo. Spójrz, kot złamał konami. Nie ma takich rzeczy. Och, i ta panna ma naprawdę wielką szyję. Ha, jaka zabawna. Nie ma takiej kreatury, która by tak istniała. Miałaby ciężki czas, aby coś przełknąć. Apollo, obstawiam, że byłeś jednym dzieciakiem, który nie wierzy w Mikołaja. Co to ma do czegokolwiek? Ta zetka oryginalnie była... To było dwóch jokai trzymających... puchar. W gestii dobrej woli. Może Alderman Kyuubi planował ogarnąć rzeczy z Majorem Tenmą. Ale został zamordowany. Przez kogoś, kto interweniował. Major tylko gonił. Za tym, ponieważ był szantażowany. Kto wie, jeżeli morderstwo by się nie wydarzyło, może by się dogadali. Może zabójca ukrył się pod stołem. To byłoby okropne miejsce do ukrycia się. Ciało Lermana było już tuż obok. Masz rację. Przypuszczam, że pod spodem jest trochę... Czekaj, jest coś pod stołem. Sprawdźmy to. Co? The fuck? Grzyb? Hej, spójrz! Jest tutaj coś na dole. O, dłoń. Wygląda jak
No tak, kawałek czegoś, tylko pytanie, kawałek czego? O wiem! To być może jest kawałek statuetki. Pamiętasz, co Jinx ci powiedziała? Statuetka oryginalnie miała dwóch jokajów trzymających dzbanek. To był symbol dobrej woli. Jest ten kawałek. Odpadł i się tutaj wturlał? I nikt tego nie znalazł z detektywów, really? Really? No, nie mogę pomyśleć o niczym innym, aby jeszcze zobaczyć, cokolwiek znalazłeś Apollo? Nie znajdziemy dziurki na klucz do tego pokoju w tym stanie. Jest coś na temat tego ekranu. Wiesz, jak te statuetki są naprzeciwko budynku też się przają? Być może ten ekran jest wskazówką, jak one mają być w oryginalnej pozycji czy coś. Hej, osądź, masz rację. To ogarnijmy to. No to ogarnijmy je w końcu. No nie, bo nie wiem, zaraz rozumiem. Mam coś teraz kliknąć, czy co? Więc wyjście z broni było zamknięte bardzo. To ciężkie, nie? Inna osoba w zamkniętym pokoju jest martwa, Alderman i Major. Może zabójca ukrył się gdzieś w pokoju. Ale jest tutaj gdziekolwiek, gdzie można się ukryć? To był niezły dzień w sądzie. Wiadomości nie przestają gadać na temat tego, jak demon temat Taro się pojawił. Nie. Nie ma to nigdy egzorcysty, kiedy go potrzebujesz. No, słyszałam, że sędzia właściwie miał kiedyś raz egzorcyzm w sądzie. Tak. Byłem tego świadkiem. Dobrze. Miejmy nadzieję, że przynajmniej zobaczymy tego yokaja. No nie wiem. Mam uczucie, że ten Mataro może egzorcyzmować egzorcyzm? Mógł przejąć egzorcystę. Robić egzorcyzmy dla egzorcysty. I zaraz spojrzę na te statuetki. Ale jak ja mam je ruszyć? Nie ma nic po tej stronie. Może będę sprawdzić z drugiej? Jak patrzę bliżej, myślę, że jest więcej do tego ekranu niż tylko widzimy. Sprawdźmy każdy centymetr tylko. Ruszaj ekran, aby obracać ten materiał. Może także nacisnąć na coś, co jest interesującego. Może także zoomować w tył i w przód, aby lepiej się przyjrzeć. Teraz sprawdźmy każdy centymetr. O, cicho. Co to jest? Wygląda jak klucz, czy coś. Dziurka na klucz. Myślę, że to być może dziurka na klucz do tego pomieszczenia? Nie, to tylko zdjęcie. Wciąż wiesz, co mu opowiadają? Zdjęcie jest warte więcej niż 1000. Nie mogę ruszyć myszką. To jest zdjęcie klucza. Kształt wygląda bardzo znajomo. O wiem. To wygląda jak pokój do tego pokoju. Czekaj. Co na temat, że ta dziurka na klucz jest która jest w centrum ekranu? Myślę, że dwójka rzeczy jest powiązana? Tak. Klucz i dziurka na klucz? O, mam pomysł. Jeżeli ekran jest po prawej, to klucz powinien się przerzucić na drugą stronę? Hej, myślę, że masz rację. Spróbujmy. Ja sobie robicie. Spójrz, drzwi. Tak, i są otwarte też. Dwa listy teraz patrzą w siebie, więc... Hej, co jeżeli sprawimy, że te statuetki będą na siebie patrzeć? Mówiłem to od początku.
Apollo, sprawdźmy te dwie statuetki. Okej, okay, pomóż mi ruszyć te dwie statuetki, aby się na siebie patrzyły, tak jak na ekranie. Spójrz, zamach się pojawił. Teraz możemy użyć klucza. Okej, okay, od teraz koniec śmierć. Zadziałało. Czas zobaczyć, czemu ten pokój był zamknięty. Jaki tam sekret się skrywa, tak się zastanawiam. Nic. Po prostu, że nic. A nam ktoś przeszkodzi, na przykład sprawiedliwość, którą wierzymy. Te drzwi potrzebują trochę oleju. To było trochę jak... Pasnokcie na tablicy. O, racja. Zawodnie temat super dobrych uszu. To miałem o twoich uszach. Spójrz, więcej piór. O kurwa! Co to kurwa jest? Czy to jest ten Bataru? Nie, salonetka. Ale jest coś dziwnego na jej temat. O, tylko sobie, że tego nie lubię, ale nie mogę wyjaśnić czemu. Jest okej, Athena? Wyglądasz trochę blato. Nie boisz się, nie? Co to za rzecz? Nie sprawiałem się śmiała. Serio? Hej, spójrz. Co? Co jest? Tutaj na po lewej jest bardzo wiele włóczni. Trochę wyglądają jak tą, którą widzieliśmy wcześniej. Masz jeśli tą, którą Jinxie widziała, jak ten Ataro nosił? Tak, ostatnio nasz ten Ataro, którą osoba, która dawała, była tutaj w pewnym punkcie czasu. No i to czekamy. Sprawdźmy to miejsce. Really? Jako musa. Wygląda jak na grobek. Mówi, tutaj leży ten Ataro, wiek 80. Od śmierci. Uduszony kością od kurczaka. Nie mów tak! Znaczy, tak nie pisało. Oprócz tego, brzmiało to bardziej jak raport autopsji. Epitafia, jeżeli mi zapytasz. Czekaj, żartowałeś sobie, ponieważ ich się boisz. To twój mechanizm kopiowania. Nie boję się! Cytrola strachu! O tutaj, baby! Ogarnij biczet! Odrzucenie jest najsilniejsze w tym. Co to jest? Cokolwiek to jest? Opakowanie jest naprawdę pełne chyba? I fakt jest, że nie ma tutaj kurzu, to znaczy, że nie było tutaj długo. O! To krem do rąk. Zobaczmy, jakiej marki. Czy to jest Lebel? Lebel? Co jest kurwa? Ale wtedy... Czy oznaczał, że pan Lebel był tutaj? Tak przypuszczam. A czemu? No jak to czemu? No, ktokolwiek był ubrany jak ten Ataro, musiał wziąć włócznie stąd, z tego pokoju. I ta sama osoba prawdopodobnie upuściła ten krem do rąk. Innymi słowy, ten Ataro, to, którego szukamy, to nikt inny niż... Florent Lebel! To może być wielka sprawa dla nas od jutro. Teraz, co musimy zrobić, to dostać prawdę z Tenmy. Mam jeszcze chyba zobaczyć ten pokój, prawda? Czy... Ło, to jest wielka statuetka. Musi być coś... Musi być przynajmniej 15 stóp wysokości. I spójrz, ten Ataro ma włócznie. Ale ten Ataro na swoju nie ma. No i się czemu? Czuję się, że to być może jest... oznaka czegoś, a co? O, zajrzyj, przyjrzyjmy się bliżej. Najpierw, aby przejść do tego stołu tutaj. A, Apollo, jesteś pewny? Jest dobry pomysł? Hej! Wygląda na to, że jest coś tutaj... na przypodstawie statuetki. Nie otwieraj tego! Kto wie, co tam może być? To tylko wielki, pusty kontener. I cały ten kurz i... pajęczyna. Powiedziałem, że nie otwierano tego bardzo długo. Wystarczy, Apollo. Zamknij to i... Czekaj, jest coś tutaj. Wygląda jak jakiś rodzaj figurki,
To jest taki zakurzony. Nie wiem, co to powinno być. Znaczy, co się tutaj dzieje? Co tutaj robi? Wygląda jak stary swój. Jest coś napisane, narysowane na nim. Albo się mylę, albo na to, że to są starsi goście. Jacyś być może Michi? Nisi? Nisi? Co ty gadasz? No wiesz, ludzie, którzy... idą sobie po górach jako taki duchowy trening. Czy to nie byłby Hiker? Znaczy osoba, która chodzi po górach. Goście na tym zdjęciu nie wygląda na takie, że robi to za Lavradena. O, tutaj! Jest jakaś żółta rzecz na jego plecach? Ło, to się zmienia... Ło, to się zmienia w ten Metaro! O co tutaj chodzi? Czy to jest jak ten Metaro się narodził? No, cokolwiek to jest, to definitywnie jest straszne. Jest. Hej, jest tutaj bardzo wiele tych włóczni. Wyglądają na to, że jednej brakuje. Ten Metaro, którego dzięki widziałam, musiała go wziąć. Muszę się zgodzić. Wyglądają na te, które detektyw Fulbright nam pokazał. Ty myślisz, że jest tutaj takich wiele? Może... to zapasowe. Te Metaro być może, no wiesz, lubią mieć wiele. Ale faktem jest, że są zapasowe, się przydają, więc... pokazuje, że lubił... był... zdawał się sprawę ze swoich porażek i próbował się z nimi mierzyć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może to... przypomnij mi o tym, że ma się mierzyć z własnymi porażkami też. Ale nie w tym oddechu. Okej. Okay. Jeszcze pióra. Czarne pióra. Wyglądają dokładnie jak te z pokoju Lisa. To być oznacza, że zabójca musiał tu być. Pytanie jest, czemu? Może... może ten rozwiązał ten Metaro był tu ukryty. Masi... jeżeli ktoś przyniósł go tutaj... przynosił to tutaj, to musiał... ktoś musiał to zobaczyć chyba. Ale kiedy zabójca tu wszedł? Major? Przecież usłapał ten klucz, kiedy zabójca walnął go w łeb. To oznaczałoby, że zabójca mógł dostać go tylko zanim popełnił morderstwo. Wow, to jest ciężka zagadka, nie? Tyle? Co to jest? Co to jest? Wentylacja? O, spójrz, jest tutaj wentylacja! Przypuszczam, nawet takie pokoje potrzebują wentylacji. Ale myślę, że ktokolwiek mógłby do niej dotrzeć. Tak, i nie ma nic, na czym można by stanąć tutaj. A grób? Znaczy, gdzie ta wentylacja prowadzi? No, wentylacja pokoju Lisa nie rozciera się nigdzie, więc... może to nie ma nic do tej sprawy po tym wszystkim? Przypuszczam, że to wszystko. Co teraz? Możemy prawdopodobnie pogadać ze świadkami ponownie. Masz pana Filcha, Jinxy? To? Naprawdę chcę zapytać pana Filcha na temat... Zasad wioski i ten Metaro. Para param pam. Param pam pam pam. To klątwa! Znaczy, nie pamiętam jaki odmiany głos. To klątwa, klątwa opowiadam! Klątwa ten Metaro! Jep! Au! Ja to też ignoruję cię te zasady. Uważajcie na swoje sprawy, a je? Co to robi? Ała! Ała! Co ty robisz? O co chodzi z tą klątwą? Klątwa ten Metaro! To pomóc, abyście wtykali nosa w nie swoje sprawy tam, gdzie należy. Ogarnijcie śledztwo, słuchajcie, co oni powiadają! Okej, co na temat słuchania się prawa, zanim będziesz słuchał się zasad wioski? Ha! Hej, co ty robisz z pieczętem na swojej szyi? On jest mój! Wiesz, i naszą bransoletkę też ukradł. Ty wiesz lepiej niż ktokolwiek, aby nie kraść rzeczy jak to. To co idzie na temat mojej bransoletki? Wybaczcie, wybaczcie! Obiecuję, że nie zrobię tego ponownie! Kurde, prawie ukradł mojego słodkiego małego widżeta. Co za tupy! Bardzo przykro! Przypuszczam, że nie możesz nauczyć starego psa nowych sztuczek. Tak, do kogo tutaj mamy, przypuszczam, że zadamy mu kilka pytań.
Co się ścięło? No nie gadaj, że się ścięło. Moment. Tu ja pierdolę. Aha. A nie, moment. No nie wierzę. Nie, no jaja. Tak, więc ogólnie wyjebało mnie... A, moment. Tak, wywaliło mi aplikację. Więc i wywaliło grę, której nie zapisywałem, bo myślałem, że dojdę bez problemu do rozprawy. A wygląda na to, że będę musiał dojść do tego momentu ponownie i po nim dopiero kontynuować. Tylko że ja wiem, że mi to zajdzie dużo czasu. No bez kitu, nie? Pozdrawiam, nie? Nie, no właśnie teraz mam rozkminy, czy zakończyć stream i... To dziwne, bo gra dalej działała tak naprawdę. No ja wiem, że zanim tam dojdę, to minie z 15 minut przynajmniej, jak nie więcej. A tak coś mi mówiło, weź perkon sobie zapisz, a nie, olałem. No i dobra, ale wiem co klikać mniej więcej. Dobra, spróbuję dojść do tego momentu jeszcze raz. Tylko zapiszę gdzieś w połowie. Wladimir, to zarzuć jakimś tematem czy coś tam, no bo nie będę czytał co było ponownie, tak? O Jezu. Tak osobiście od siebie dodam, że grałem. Nie myślałem, że kiedykolwiek wyjdzie ten Dual Destiny na Androida, czy w ogóle na co innego niż iOS. I wiadomo, że 3DS, tak? Więc tak naprawdę całe Dual Destiny znam, ale chcę je przejść, bo i tak nagrywam wszystko z tej Saturni na kanale. Znaczy to w tym przypadku stream. Ale chcę zagrać w Spirit of Justice, a wydaje mi się, że nagrywanie Spirit of Justice bez ogrania Dual Destiny na moim kanale byłoby dziwne. Znaczy głupie, no tak bez sensu. Dlatego chcę dokończyć Dual Destiny tak jakby na speedzie. Znaczy na speedzie. Oj, uważam, że no.
Kurczę, no. Ale ogólnie jedyne co znam to morderców tak naprawdę, a jak doszło do zbrodni i tak dalej, nie wiem. Nawet nigdy nie widziałem tego pokoju, ten Mytaru na przykład. Ironia totalna, nie? Będę sobie teraz zapisywał za każdym pokojem, jaki przejdę i... Ups. A, pogoda! Jestem debilem. No i jak chcą być? No będzie. Kiedyś tam. O, ironia, pod koniec śledztwa musiał nie mogę się wysłowić. Pod koniec śledztwa musiał wywalić aplikację. Znaczy, no aplikację w sumie. Została mi do przepytania Jinxie oraz ten Filch, którego w sumie skończyłem. I co i kurde. Wreszcie ten list z szantażem, tak? Ale... No, a nie, jemu... Nie, ale coś było mu... Moment. Aaa! Tatuetka. I teraz list. Jest ono, to teraz będzie chyba to Jinxie. Nie wiem, co. Chyba tak, teraz idę do wioski, gdzie wpadnę na Jinxie. Od Jinxie idę do ogrodu. Z ogrodu idę przeszukać pokój, który wiem w sumie jak przeszukać, to w sumie nie, ja to w 10 minut ogarnę, max. Myślałem, że to dłużej trwało, znaczy trwało dłużej, bo czytałem wszystkie dialogi, ale jak mogę je przeklikać, bo znam wszystkie, to elo. Dobra. Thank you.
Masakra, nie? Z tego streama zrobiło się teraz słuchanie muzyki z tej zatorni po prostu. Dobra, zapiszę grę teraz. No nie, dobra, niech oni sobie przegadają i... A jestem ta scena głupia. Tak było. Dobra, list z szantażem i idź sobie stąd się. Dobra, zapiszmy grę. Czyli w sumie trzeba kliknąć tylko 3 rzeczy. Pod stołem. Drzwi. Znaczy nie, statuetki. Ekran, dobra, nieważne, ja wiem. To powinno być tyle. Możesz na drzwi ogólnie.
A nie, bo muszę chyba jeszcze spojrzeć na te drzwi za mną. Tam się nie mógł nikt ukrywać, nie? A nie, może kurz je... A nie, kurz sprawdzałem. A nie, okej, jest, dobra. Ja muszę kliknąć rzeczy, które mi dają dowody, ale pozostałe. Ucznia. Wentylacja, że nie ktoś tu może wejść. Okay. I tutaj zapiszę. Dobra, i zobaczymy, czy wywali. Tak, zniknął widżet, ma już widżet na szyi. Siu, mam bransoletkę. Tylko tutaj mamy, możemy go przeczytać o inne rzeczy, które się stały. No i teraz działa. Nie ukrywaj, że to zrobiłeś. To jest jedna rzecz, ukraść parę putów, ale aby ukryć widżeta? Gry! O kurwa! Litości, litości! Nie mogę się kontrolować! To jest krew złodzieja, płynie w mych żyłach. Krew złodziejstwa? Co to miało nie wystarczać? Hehehe, się zapytałeś. Niesławny bandyta Azuki Kozo był moim pra-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 ciaskiem. Ogarnij to. Na to się patrzy. Wygląda jak kolejne z tych yokajów dla mnie. To nikt inny niż Azuki Kozo. Kradł od bogatych, aby dać biednym. I nie zostawiał... Nie zostawiał tej figurki na miejscu zbrodni. Co więcej, ja jestem jego pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-wnukiem z mojego pra-pra-pra-pra-pra-dziada. O, nie mów tego! Honor złodzieja to najszersza prawda! A! Odgłos Azuki
płynie razem w martwej nocy? To jest magiczny odgłos brudnych pieniędzy, która jest czyszczona, aby dawać biednym. Jestem Ozuki Koso. Czyściel pieniędzy, dający... zabierający od bogatych. Naródź się. Zapomnij o pieniądzach. Powinieneś myć... umyć te swoje złe nawyki. To jest nawet jakieś gówno. Czekaj moment, figurka wygląda znajomo. Tak, wygląda jak ta stara, brudna figurka, którą znaleźliśmy w pokoju. Tam zamkniętym. Hej! Co ty robisz z tą tutaj figurką? A to? Znaleźliśmy to w tym pokoju zamkniętym. Tak, zamknięty pokoju. No bo ma taki głos. A jaki miał mieć? Udało, jakby tam było praktycznie od zawsze. Zawsze taki miał. Myślisz, że skąd się wziął głos na Tsuki na przykład? Nie, ale tak poważniej. Na początku zrobiłem, że na... ta, zwykły. Zwykły to Arite. Nie, słuchaj, na początku był normalny, później mu zacząłem coraz bardziej takie... No, tak właściwie to nie wiem. A później było takie, co... to co teraz jest na Tsuki, to jest tak naprawdę od Apollo wzięte. To może oznaczać, że mój pra. Dziadek łamał się do tego pokoju kiedyś. Hej, ty mi przypomina. Raz mi powiedział, że jest tutaj skarb w tym pokoju. Skarb? To nie jest gówniarze. Chyba się pojebało. Co ty wiesz na temat skarbu w tamtym pokoju? Aha, tylko to, że to jest najwspanialszy, najbardziej... tylko sena rzecz na całym uniwersum. Pradziadek powiedział mi na ten temat. Powiedział, że jest tam wspaniały skarb. Jest coś wspaniałego tam? Nie widziałem niczego takiego jednakże. Pradziadek chyba nie zostawił chyba już tego nie ukradł, nie? Widząc jak tutaj jest figurka tam, być może zrobił. Aha, ten dziadek to pradziadek dla ciebie. Obstawiam, że umył ten skarb. Znaczy, że ogarnął. Zanim dał go biednym. A, oczywiście. Ponieważ na pewno był taki drogo dobroduszny. W sądzie wspomniałeś, że widziałeś ten metar obok miejsca zbrodni. Wybacz, nie... ogarnąłem tego od razu, ale te reguły były silniejsze ode mnie. Ludzie z wioski 9 okonowców na pewno mają niezłe zasady. Nie zaskoczony, że nie chciałbyś gadać na temat widzenia Tenmytaro. Kurwa jasne! Wtedy te zasady wystraszyłyby mnie jak jasna cholera, mówię ci. Dlatego ja robię dokładnie co mówią od teraz. Więc planujesz zostać tutaj w wiosce 9 okonowca? Tak! Będę tutaj żył, aż umrę, tak jak dziadek. Wtedy te... Te zasady są jak... Ciężka zasada dla mnie. Czekaj. Więc mówisz mi, że właściwie wierzysz w te stare... stare reguły? Nie słuchałeś, co ja mówię? Robisz dokładnie, co zasady mówią? Cóż, jakoś w to nie wierzę. Co, bo ja muszę mu pokazać zasadę, czemu? Nie patrz na ten my, nie mów innym, że go widziałeś, a zrobiłeś to. Take that! To jest tutaj oczywiście napisane. Ignoruj zasady, ignorowanie zasad będzie kosztowało cię twoją duszy. Jest coś jednakże, jeden sposób to ocalić. Musisz opuścić wioskę. Co dobra. Wiązując na tym, nie powinieneś być tutaj, a co dopiero o tym gadać z nami. Powiedziałeś, że planujesz zostać tutaj w wiosce 9 okonowców. Ale jeżeli naprawdę wierzysz w te zasady, to już byś na to poszedł. Ojeju. Wiem, że kłamałeś dla mnie teraz. Czas, aby to oczyścić, pani Filcz. O kurwa! Kłamałeś na temat wierzenia w te zasady, czy nie? Wybacz, ale nie miałem wyboru. Więc jaki jest prawdziwy powód, dla którego nie mogłeś gadać na temat widzenia Tenmytaro? To mi na pięknego chłopaka, pana Elbę, jeżeli wiesz, o co mi chodzi. Powiedział mi, aby nie mówić słowa na temat widzenia Tenmytaro. Powiedział, że jeżeli to zrobię, to bo wiedział, że te zasady sprawią, by się wydarzyły. Więc, jeżeli to był pan Le Pen, który cię naruszył? Dlaczego pan Le Pen miałby ciebie straszyć, abyś milczał? Pan Le Pen starał się bronić tą małą dziewczynę! Ona... to wszystko wina plotek! To, że jest przejmowana przez demona! Ta plotka ponownie. Przypuszczam, że naprawdę musimy pokazać z majorem Tenmo na temat tego. Hej! Kurwa! Hej, uważaj! Zasady wioski zostały ukradzione przez Finiasza Filcza. To ja to biorę!
Trochę, to jest trochę jak pamiąt karmicina dla mnie. Mogłeś po prostu zapytać zamiast kradnięcia jej. O co to wszystko, co chcieliśmy zapytać pana Filcha? Tak, myślę, że to tyle. Idziemy zobaczyć teraz planetę Metaru jeszcze raz. Pomyśleć... Tylko myśląc na te odmierzenia się z Okajem sprawia, że chcę powiedzieć pas. Pym, pyry, pym. Tarara, teraz zapisuję po każdej lokacji ogarniętej. Lordzie Tenma, twoi prawnicy chcą cię zobaczyć, twoja tam wspaniałomyślność. Czemu mówisz do mnie jak to? O, może Tenma, wróciłeś? No ładnie. No cóż, Jinxie przyszła wcześniej, aby dać mi nowy talizman na moje czoło. Wyglądało na to, że wyrzuciło demona ze mnie. Co za ulga? Może właściwie dojdziemy gdzieś tym razem. Więc co mogę dla ciebie zrobić dzisiaj? Chcieliśmy zapytać o plotkę na temat tego, że Jinxie jest przejęta. A. Ona podobno mogła zostawić dowody Yokaja na miejscu zbrodni pod mocą demona. Przynajmniej to jest to, co prokuratura będzie twierdziła jutro. Ha ha ha. Hej. No, po byku nowy urok. Ka. Nie ma tutaj żadnego uroku, który by mnie przytrzymał. Ty urok! Chyba Taro wrócił. Ty głupi śmiertelnicy, powinni żałować, że... Powinni żałować, że winią to dziecko za moje złe nierobienie. Znaczy zło robienie. Jebać to. To pytanie sprowadziło Yokaja z powrotem. I on prawdopodobnie będzie się w stanie tak się zachować, aż imię Jinxie powróci. Będzie oczyszczony, znaczy. Chciałem zapytać ciebie na temat coś, o czym Florent Lebel wspomniał. Wiedziałeś, że Jinxie jest... Są podobno plotki, że ona jest przejmowana przez jakąś duszę? Nie wiem, o czym mówisz. Nie próbujesz wspomnieć Jinxie, nie? Ja ten Mataro, demon... Lord demonów Yokai, bronić zwyczajnego śmiertelnika? Kaka, nie naruszy mi nic. Nie narusza mi nic związane z człowiekiem. Proszę, my już odwołaliśmy, że jest trzecia osoba, która się przebrała Yokai na miejscu zbrodni. Jeżeli odrzucisz to jutro, nigdy nie oczyścimy imienia Majora Tenmy. Ale już ci powiedziałem, nie wiem, o czym mówisz. Myślę, że dostaniemy się gdziekolwiek, cokolwiek z niego. To nie będzie... To się zakończy, dopóki jakoś nie dowiedzieć, że Jinxie nie planowała, nie podążyła dowodów Yokaja. Hej, Apollo. Myślę, że to ogarnę. Myślę, że mogę dopomnieć, że ona tego nie zrobiła. Serio? Pewnie. Powinnam móc użyć psychologii, aby wyjaśnić całą pozę to przyjęcie. No to dajesz. Wow, a ty naprawdę jest czymś. Mogę na nią liczyć, kiedy... Trzeba liczyć. Może ten ma? Jinxie nie jest przejęta. Wierzę, że jej tak zwane przejęcie to bardziej somnambulizm. Somnambulizm? Masz na myśli po prostu, że... lunatykuje? Tak, wierzę, że... Po prostu to jest taka choroba. To przeważnie jest... dzieje się, kiedy jest stres. Panie powiem, że ten ma? Czy jej symptomy nie zaczęły się po tym, jak zaczęła pracę w wiosce Dziewięciogonowca? Kiedy dziecko odwiedziło ostatni raz... Mówiła o martwych Yokajach i o tym, jak kradną jej sen każdej nocy. Wiedziałam! Ten brak snu jest spowodowany przez wejście w stan nieprzytomności. Oznacza, że nie muszę próbować bronić ciebie, a przynajmniej nie na poziomie świadomym. Niestety ten Mataro, który jest zauważony, to nie była Jinxie. Natykowanie, to faktycznie wyjaśniło to wszystko. Ty spójrz, ten dusza ten Mataro. Wyczas ciała Majora. Można powiedzieć teraz prawdę, Majorze Tenma? Bardzo dobrze. Przynajmniej tyle mogę zrobić dla was. Za ten egzorcyzm. Jezu. Masz Tenma?
nie zostawiłeś tych piór i śladów na miejscu zbrodni, czyż nie? Nie. Ani ja, ani Jinxy nie mamy nic do tego. To było... robota zabójcy, nie ma wątpliwości. Wiedziałam! Podejrzewacie Florenta za to, nie? Ale czemu? Czy naprawdę chce, aby wioska... chce tej wioski dziewięciogodnowców tak bardzo? Możesz pomyśleć o powodzie czemu? Patrząc wstecz, wyglądał, że... rzucił urok na ten Metaro? A! Czy to możliwe, że... być może on był... próbował uwolnić ten Metaro? To szalone! Mówisz, że yokai jest prawdziwy? Jakakolwiek sprawa, ten Metaro nie sprowadzi nic więcej, ale bólu i cierpienie, znaczy brak szczęścia takiego totalnego. To jest ostrzeżenie zasad. Nie możesz patrzeć na niego, ani go uwolnić z więzienia. Ale jak ludzie mogą właściwie wierzyć w to? Cóż, za mi wiemy, kto ukrywa się za całą sprawą ten Metaro teraz. No i my rzeczywiście musimy mieć kolejną miłą pokawędkę z panem Lepę. Twoja kolacja jest gotowa. Panie, pańska tam wspaniałą umyślności. A, oferta dla króla demonów. Możesz to dać tutaj. Kuchnia postarała się jak najlepiej, tylko... znaczy tam ludzie... pracownicy z kuchni dali swoją duszę i serce w to. Tak, dusze są moje ulubione. No cóż, serca są następne. KKK. To tak, panie, skasuj umyślności, będę to pamiętał. Jak długo on planuje tak udawać tą maskaradę z yokaju? No przynajmniej pogadamy liczny z panem Filczem i majorem Tenmą, więc... to nic łączymy Fentalebem teraz. Teraz mamy prawdę. Nie będzie mógł twierdzić, że ten Metaro to bardziej Xi albo major. Ale prawdziwe pytanie jest... jak my to udowodnimy... sprawimy, aby to się przyznał. No, nie przyzna się nam, no kurde, musimy go na sali sądowej przypiąć, geniusza, a nie, że będzie gotowy na to, co powiemy. Okej, okay. Mafia Altelewosy. Praktykujmy to ponownie, Filczy, od góry. Pan Lepel? Był na miejscu zbrodni? A nie, w fojerze, gdzieś tam na chyba tarasie. Kiedy my słyszeliśmy krzyk, o kurwa, co było następne? O! Masz... twoja... tam... pojemność pamięci spada, to już 13 raz, wiesz? Teraz. 1000 raz i skończyliśmy. Że 1000 razy jeszcze. Na wszystko coś święto oni praktykują. Ała! Nie ogarnę tego. O kurcze! O! Przepraszam, panie Balser. To tylko ta cała praktyka. Ała! Niewiarygodne. Czy... co gdybyś... zabrudził moje upranie tymi twoimi brudnymi łapami? Czy Filcz... czy Filcz po prostu właśnie coś podkradł Rebelowi z jego portfela? Więc... co myślisz, że robią? Tym razem Polo? Ha? O, to wasza dwójka. Podsłuchiwanie, nie? Pff, wy pachołki jesteście tacy nachalni. No, co ode mnie chcecie? Twoje przyznanie się do winy pobycia ten Metaro byłoby miłe. Pan Filcz przekonał mnie do konwersacji, jak wypełni... powiedział mi, jaką mieliśmy cię konwersację. I na temat tego, jak powiedziałeś mu, aby nie mówić słowa na temat widzenia ten Metaro. Filcz, ty głupcze! Ojeju! Mówiłem ci, że nic nie będzie dobrego, abyś otwierał swoją biedaczkę. Więc czemu chciałeś, aby pan Filcz był cicho, panie Bell? Dlaczego? Aby bronić drogą małą Jinxy, oczywiście. Ale Jinxy nigdy nie była przejęta. Ona tylko lunatykowała. Spała w tym czasie. Jakby spała w tym czasie, nie mogłaby bronić przytomnie majora. Ale nieprzytomnie tak. To także oznaczało, że nie mogłaby być ten Montaro. Interesujące. Ale gdzie, do czego zmierzasz? Skoro zapytałeś tak miło, wierzę, że ty masz inny powód, aby próbować sprawić, aby pan Filtru cicho. Powód, dla którego... odrzucić te wszystkie winy było dla osoby, która była prawdziwym ten Montaro. Teraz to jest interesujące.
Czy naprawdę twierdzi, że jestem Telmo Taro? Tak, wybacz, żeby cię rozczarować, ale nie mam nic do tego. A, to prawda, pan Lepel nawet powiedział mi, że Telmo Taro jest podróż. Powiedziałem, Telmo Taro to była Jinx City, kupcze. Szczerze, masz naprawdę niezłą... małą pojemność pamięci. Praktykuj to 1000 razy więcej. Więc czy będziesz jutro zeznawał? Tak, i tak na to czekam. Na mój debiut w sądzie. Ale będziesz musiał poczekać do tego momentu. A będę czekał. Ze specjalnym dowodem, który zachowam tylko dla ciebie. Pilczy, obudź się ty kupi nudzia leniwcze. Co? Czas spałem? Ojeju. To musiała być ta słodka twoja kolońska woda, panie Bell. Sprawia, że zasypiam. No, to czas na twoją lekcję. Co masz zrobić i powiedzieć jutro? O, błagam cię! Nie kolejna lekcja! Ja nie, bo mogę myśleć i pamiętać rzeczy. O! Już na stronzole. Bądź cicho i rób dokładnie, co mówię. Nie! Proszę! Wszystko, ale nie kolejna lekcja! I oto poszli. Czegoś naszą szansę, aby zdobyć od niego prawdę. No tak, ale mamy dowód, że potrzebuję go jutro w sądzie. Jeden sposób czy inny. Wszystko zostało teraz to okłamać Jinxie. Znaczy to kłamstwo, co Jinxie nam powiedziała. Nawet nie mówiłeś, że do niego idziesz. Foch. Lepiej byśmy oczyścili to wszystko jutro, przed jutrzejszym dniem. Myślę, że skoczyli pytać Jinxie? Może zobaczymy, czy... pewnie ją, czy... Po prostu wiosce, że kupuje więcej groków. A tak, bo muszę ją jeszcze przepytać. Bransoletką. Raczej wykryć jej kłamstwo. Nie obrażam. Jeszcze sabotowałaś mi stream, crashując mi grę, przez co musiałem od samego początku dojść do tego momentu, co teraz. Musi być przyjęta, lunatykować. Może jeżeli pomagał z tym miękko, nie obudzę jej i nie dostanę urokiem w moje czoło. Psyt. Jinxie. Aha. O, witaj panie demonie. Tak było. A, moje uroki musi wypaść. Pojawiono mnie. O. Przypuszczam, że mogłem uniknąć dostanie urokiem przez ogarnięcie moich strun ze stali. Czy skończy się przepytywać Jinxie? Nie, wyszła sobie na spacer po prostu w trakcie przepytań. Tak było. Aha, i po drodze tutaj ja wpadłam kupić nowe uroki, które zostały wydane dopiero. Tak, które? Te z dziewięciokonowcem i ten Motaro, pokazujących jak tańczą razem. Serio? Ukrywali tańczących razem? Aha. To jest urok zrebudowany, ponownie zbudowany na palących się moście. A, faktycznie? Ponieważ to wszystko teraz się zapadnie. Nie, to jest dla tego prawnika i tego maniaka prokuratora. To powstrzyma waszą dwójkę od walczenia, jak robiliście to w sądzie tego ranka. My nie walczyliśmy, to była tylko debata duchowa, a to jest to prawnicy, oj! Nie ma walki. Dostałem urokiem podobnie. Apollo, jeżeli zakończyłeś się bawić, to znajdźmy co oczy naprawdę kłamała. Jinxie, wyglądało na to, że zaczęłaś pamiętać rzeczy. Powiedziałaś, że pióra i ślady nie były tutaj, kiedy odkryłaś miejsce zbrodni. Przypomniałeś sobie coś jeszcze ważnego? Jak co? Powiedz nam, co widziałaś w ten dzień. Może pamiętasz coś innego tym razem? Kiedy otworzyłam drzwi, papa i... Alderman Kyuubi omdleli już w tym pokoju. To kiedy papa powiedział mi, aby wezwać ambulans i policję. To wszystko, co powiedzieli zanim zemdleli, znaczy zemlał na stole, krześle. Wiedziałem. Coś wstrzymuje. Palec mi się trzęsie, o to chodzi? Tak! Lepiej bym przestał, zanim wyciągnę sobie oczy. Mam to!
Bardzo się denerwujesz, kiedy powiedziałaś to wszystko, co on powiedział, czyż nie? Wiem, ponieważ twój palec rusza się, kiedy próbujesz kogoś walnąć przy pomocy uroku. Byś chciała walnąć. Wysłuchaj mnie, Jinxy. To jest bardzo ważne. Czy major ten ma powiedział cokolwiek tobie? To było... nic. On po prostu mówił. Przez sen. Gadał przez sen? Nie przyznajesz się, że powiedział coś jeszcze? A! Jak możesz powiedzieć, jak zgadłeś? Tylko demon mógłby mieć takie moce. No, to fakt akuratnie. Kurczę, ja chciałem złamać po prostu zamek. Jak Phoenix to robił, zawsze ta psycheloki w ogóle, bo muzyczka psycheloka jest najlepsza. A nie jakiegoś przewidywania, tam przyglądania się, czy nawet Mod Matrix ma gorszy utwór. Psycheloki to są najlepsze te. Albo psychopatyczne, jak to Miles Edgeworth nazywał. Jak powiedziałam, on gada przez sen. Znaczy, czemu papa miałby mówić coś jak to? Może być bardziej konkretna? Zostań Sandlam, powiedział. Wybacz mi, Jinxy, zabiłem Altermana Cubiego. Say what?! Major właściwie przyznał się do zbrodni? Ale nie chodziło mu o to. Nie mógł przecież wiedzieć, co mówił. Prawdopodobnie był przejęty, albo był w środku koszmaru. Koszmaru? Nie, to nie jest koszmar. To jest jedno stanowisko, którego bym nigdy nie chciał słyszeć. Co tam wszystko to święte my zrobimy teraz? Wrócić do podstaw? To prawda. Zawsze wiesz swojego klienta, nieważne co się wydarzy. To jest najwspanialsza i najbardziej zaufana broń prawnika. Okej. Okay. Wierzyć w mojego klienta, nawet jeżeli wszystko co widzę to mrok i rozpacz. Jinxy, czy prokurator Blackwell wiedział na temat przyznania się ojca? Nie wspomniałam o tym, kiedy mnie przepytywał. Właśnie, nie mam poczucia, żeby papa był zabójcą. Dlaczego major przyznał się czegoś takiego? Czy możliwe, że właściwie naprawdę śnił albo po prostu był w szoku? Kto wie. Ale na pewno czuję się, że ja jestem teraz w żyjącym koszmarze. Apollo, co robimy na temat jutrzejszej rozprawy? Miejsce zbrodni jest zamknięte przez aż Jinxy się pojawi i nasz klient się nawet przyznał. Tylko to, ale Jinxy jest skarczona podłożenie dowodów dla Yokaja. Bo twoje Major i Jinxy będą więzieni, jeżeli czegoś nie zrobimy. Wiem. No, zobaczmy tutaj. Nasz brak trzeciej osoby... Fajny otwór, by the way. Wow, za szybko. Nasz brak trzeciej osoby w zamkniętym pokoju jest głównym problemem. Jinxy zeznawała, że kiedy pierwsza zobaczyła te drzwi, Elderman Cube i Major Tenma byli jedynymi osobami w tym pokoju. Ale prawdziwy zabójca musiał się też ukrywać. Rozważmy tym, że pokój był zamknięty. To jest jedyne logiczne wyjaśnienie. Nasza zagadkowa osoba musiała uciec z pokoju Lisa, kiedy było otwarte. I wtedy, kiedy Jinxy widziała to, tą osobę to był ten Mataro. Ale... Papa i Alderman były jedynymi osobami tam. Nie widziałam nikogo innego. Coś to dzieje. Lebel jest ekstremalnie blady, ale nie aż taki niewidzialny. Więc jak on się ukrył na miejscu zbrodni? Cokolwiek... Potrzebuję trochę wsądzić, Apollo. Musimy... zdjąć tego brudnego, ten Metaro Florental Bell. Okej. Okay. Dostaniemy go przy pomocy legalnego egzorcyzmu w stylu sprawiedliwości. Ten Justice. Jako jego nazwisko, ale zarazem sprawiedliwość. Ciąg dalszy. Nastąpi. Nie no, zrobimy to jeszcze teraz. Powiem kawał. Wygram rozprawę. Jedziemy. Co, czemu serduszko? Co, a myślałeś, że koniec, jak powiedziałem, że ciąg dalszy nastąpi? Ja wiem, że po tym, że rozprawa ma tylko teraz miejsce, nie będzie już śledztwa, więc... po rozprawie zakończę. Ale... szybkie ze dwóch, żebym sobie poszedł po picie. Taki troll.
Dobra, o jest. Dobra, w teorii powinienem dać mojemu gardłowi odpocząć, ale witaj znowu. Okay. Ekstacja, powiem ci kawał. Będziesz mi podpowiadać jak Athena Cykes, a ja będę po prostu robił za Apollo. Żart. Sąd rozpoczyna rozprawę Damiana Tenmy. Apollo Justice! Lider obrony jest gotowy, Wysoki Sądzie. Athena Cykes, asystentka obrony, jest gotowa także, Wysoki Sądzie. Jesuj, pred... Podieranie jak zawsze, widzę. A, i po francusku, nie mniej. A prokuratura? Fuk, nie wiem, jaki miał głos. Muszę zobaczyć, jaki mu głos dały. Też grupy, ale nie całkowicie grupy, znaczy niski. Proszę. Profesjonalna pamięć starych filmów. A przy okazji zobaczę, kiedy to w sumie nagrywało ostatni raz. To jest 1 maj. Po prostu zabijał każdego w wiosce. Ale kocham to. Jack the Ripper to Kuba rozpływacz. Myślenie tylko o demonie, który biega sobie dookoła, wystarczy, aby zrobić tutaj problemy. Ty strach. Myślenie tylko o demonie. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Tak w ogóle spytałem detektywa Fulbrighta, aby... Jest taki lekki, niski. aby... uczył się mocniej wcześniej? To nie będzie więcej twoich zabawnych spraw tym razem, prowadzi Blackwell. Aha, poprawił mu łańcuchy. Ha! Znaczy... ha! Ha! Teraz twoje rzecz nie następie, jeżeli można. Wierzę, że to standardowa procedura od prokuratury, którą zniesiesz. No to, że sędzia jest naprawdę się ogarnął dzisiaj. Prawdopodobnie zrozumiał, jak Blackwell się z niego nabijał. To była gra w Simon Movie. Tak. Wysoki sąd musi bronić swojego honoru dzisiaj. He, wasza łysino. Łatwo zobaczyć, że zawsze marzyłeś, aby zrobić bardzo epickie orzeczenie następ. Ja? Serio? No nie wiem, czy bym tak powiedział. Czemu? Oczywiście, że tak. Widzę to w swoich oczach ostatni raz, jak dawałeś to orzeczenie na wstęp. Znaczy widziałem wtedy. To spojrzenie, które naprawdę bardzo żąda... Po prostu zrobić taki epicki, najbardziej taki zajebisty, normalny perkor wysiada o orzeczenie na wstęp. Od dekad teraz oglądałeś orzeczenie na wstęp z twojej ławki. One były po prostu... łańcuchami takimi koronnymi w sądzie. Jedną rzecz, której nie mogłeś posiadać. Beskotki znaczy takie... Boże. Jak się to mówi? No dobra, powiedzmy, że skarby koronne, albo po prostu takie ten... Szmagrat? Nie szmagrat. No nieważne. Świecidełka. W sądzie? Teraz. Przynajmniej są w twoim zasięgu dłoni. Jak mógłbyś odmówić? O, ty! Jeżeli ci nie przeszkadza, to mogę to zrobić wtedy? Zrobię specjalny wyjątek. Tylko ten jeden raz. Nie wierzę. Niezłe zagrywki umysłowe Blackwella. No to w tej sprawie myślę, że zrobię orzeczenie na wstęp sam. A więc w wczorajszej sesji nauczyliśmy się szokującej prawdy, że... Ofiara Alderman Rex Kiopi był wspaniałym dziewięciogonowcem. Także nauczyliśmy się tego, że... Wspaniały dziewięciogonowiec był kluczem... Tam w chyba historii Yokaya i... Był protestował przeciwko połączeniu się z rządem, Boże, tych wioski z tym miastem. To było także ujawnione po nauczeniu się, że sekretarz o samość Rexa Kiopiego
A potem jak odkrył tożsamość, to major Damian Tenma go zamordował. Faktem jest, że miało miejsce w zamkniętym pokoju. Także tego się dowiedzieliśmy na ostatniej rozprawie. Jedna osoba w tym zamknięciu. Nie mogę się wysłowić. Jedna osoba, które były tam zamknięte, to oskarżony i ofiara. Propozycja obrony jest, że istnieje hipotetyczna trzecia osoba. Ale po głębszym śledztwie ujawniło, że nie było takiej osoby, która by uciekła z pokoju. A więc? Panowie, jak nie wiedziałem, co to ergo znaczy na początku Ace Attorney. Na tej pierwszej części, bo tam było prawie cały czas ergo, ja tak, kurwa, co to jest? A to takie, a więc? Albo, że z tego wynika, że na przykład. A więc? Musimy stwierdzić, czy dowody przeciwko zagrożonemu są, cóż, konkretne. Jep. Zacznę się podoba, jak ptak robi takie oczy, takie, ten przypierdala, a ptak takie, tak przez moment takie, tak ostrzeża oczy i się uspokaja. Zacznę się to podoba. Powiedziałem coś nie tak? To było wspaniałe. Naprawdę pokonałeś samego siebie. No niby też, ale... O, jedna rzecz, nad którą mogę pokazać moim wnukom. No, taki przerażony, nie takie... Takie, o kurwa, ale wstrząsnęło. Jezu, trzęsienie ziemi, matko boska. No, to był naprawdę niespodziewany zwrot wydarzeń. W ogóle się przyzwyczaiłem, że modruję głos przed widownią. A więc dobrze. Wygląda na to, że prokuratura ma nowego świadka do zeznawania. Niesamowite dowody na yokaja, które stały na miejscu zbrodni. No, to nie jest... Czy to nie potrzeba na niej jakichś wyjaśnień? Pióra i ślady? Czy nie były w tej wiosce przez to, żeby przejęte? Ktoś był przejęty? To po prostu był akt, aby bronić swoją córkę. O! Tak, oczywiście. Podejrzewałem to. Czekaj. Czemu właściwie wierzy, że... Występ... Prawie wygranej majora? Nie rozumiem, o co chodziło w tym zdaniu. Jego córka była osobą, która podłożyła dowody yokaja. A więc prawdziwa tożsamość yokaja w tej wiosce to była pokojówka tego budynku Jinxie Tenma. Prokuratura po prostu robi przypuszczenie. Ja mu kiedyś mówiłem swoim normalnym głosem, ale stwierdziłem, że o, tam mu taki trochę staruszka. Tak jakby, no coś takiego. Aby wyjaśniłbyś... Ale chciałbyś chyba trochę zeznać świadków, nie? I znowu to oko, nie? Bo jestem gotowy udowodnić, że ta mała... Młodociana, tak jakby. Taka młoda kobieta jest osobą, która była za farsą ten Mytaro. Zeznanie świadka? A potem jeszcze chodzi o Filcha i tego creepa Lebel. Lebel. Bardzo dobrze! Wtedy? Znaczy, ale... Myślałem, że on będzie kontynuował zdanie. Chroniarzu, przyniesiesz pierwszego świadka? No wezwiesz, a ja zawsze mówię, przyniesiesz. Panie Filch! Zrobiłeś niezłą ucieczkę wczoraj. Mam nadzieję, że nie wydarzy się to dzisiaj ponownie. Haha! Ja zawsze tak uciekałem, jak byłem dzieciakiem. Trochę to taki mój... nie wiem, jak go to ująć. Trademark, czyli że coś, co tylko on robi, nie? Dokładnie. Dałeś nam... Sprawiłeś, że totalnie 5 naszych ochroniarzy cię goniło. Jakby ci... Teraz ironicznie ten gościu ma podobny głos do sędziego też. Jakby ci to, że w ogóle mogli mnie dogonić. Jep. O kurwa! Być może powinniśmy ciebie złapać za szyję. To by cię trzymało w miejscu. O kurwa! Nie, proszę! Nie chcę... Moja własna głowa może odpaść, jeżeli zacznę biec. Aha, żeby... No, rozumiem. Twoje stanowisko. Już. Tak, sir! Panie czarnowłosy, sir! Być może ma nie z ucieczki, ale nie ma ucieczki od prokuratora Black Quilla. Kogo? Ta, Blackwell nie uderza mnie tak bardzo na łatwego typa. A więc dobrze, panie Filch, twoje zeznanie proszę. Jakby co będę wcześniej zapisywał, bo po tym jak mi wypaliło tą grę wtedy, no to wolę nie powtarzać znowu rozprawy od jakiegoś punktu czasu. A więc chodzi mi o naturę yokaja, którego widziałeś w budynku po chwilę po miejscu zbrodni. Kogo kochasz? A w ogóle śmieszy mnie. Ten Filch na przykład jest taki ładny, a spójrz na postacie w tle. Nie? Wszystkie takie
No twarzy nie mają. Znaczy mają, ale nie mają oczu. Znaczy, jak to wygląda? Yo-hei to Jinxie! To jak zmieniam głosy, okej. Okay. Ty Mataru, naprawdę! To tak naprawdę ta mała pokojówka. Nie ma do tego wątpliwości. Nosi, ten Mataru widział. Ten Mataru, którego widziałem, było tak jakby w jej rozmiarze. Ale ta mała miała bardzo wielką tą włócznię. Widziałem ją po prostu kiedyś na ulotce. Obstawiam, że ukradła go z tego pokoju po tym, jak mnie dotarła na miejsce zbrodni. Ona miała go użyć. Chciała go na mnie użyć? Wait, what? Chciała mi chyba przypierdolić po prostu. Chciała mi przywalić, a naruszy moją niezłą reputację, ja to wiem! Ja już wiem, na które stanowisko trzeba nacisnąć. On ma... Od Apollo Justice są takie momenty, że sędzia... świadkowie przeważnie mają jakieś te ruchy złe, jak robią po prostu coś nie tak. Nie tak jak my przewidzieliśmy Apollo Justice, że było coś nie tak, że ta kłamała, tak? To Flinch za każdym razem jak kłamie, to zaczyna sprawdzać tak kieszenie, nie? Że te takie drapie się tutaj, coś tam, tak? Co ten kurz zawsze sobie wala z kieszeni. To jest dokładnie ten moment, w którym on kłamie. I to albo tam będzie trzeba pokazać dowód, albo trzeba go przycisnąć. Tylko że jak czytałem, to nie zwracałem uwagi dokładnie o co chodzi w całości, tylko jak teraz będę przeklikiwał, to zerknę. Więc ten Mataru... staturę? Nie... się śpieszył. A nie, był niski. Jezu. I to ponieważ to była panna Jinx i ten ma cały czas? No na pewno! Niemniej cała reszta w budynku była większa od niej. Znaczy, tam osoby, które pracowały. Ocenienie wzrostu nie jest łatwą rzeczą? Czy, znaczy, jest łatwą rzeczą. Wait. Jest łatwą rzeczą, ale... Bycie tak wielki jak oskarżony nigdy by nie przemknęło obok? A co jeżeli ten... Nie rozumiem tego zdania w ogóle, dlatego jakkolwiek by to źle nie brzmiało, nie zrozumiałem zdania. A co jeżeli ten Mataru, znaczy osoba, która się przebierała za ten Mataru, chodziła sobie po prostu na kolanach. Nie było tutaj chodzenia na kolanach. Widziałbym to. Znaczy widziałem. Wtedy być może Yo-hei naprawdę był panną Tenma. Wszystkie potwory są brzydkie, ale mają jakieś tyczki. Albo ich umysł, albo... Znaczy albo myślą, albo robią jakieś tanie sztuczki. Więc mówisz mi, że stworzyła iluzję jak rzeczy z tym magicznym okiem? Dokładnie. Ludzkie zmysły są łatwo można łatwo wykiwać. Weźmy na przykład tą następną celę obok mnie. Każdej nocy on płacze i krzyczy na temat duchów, które myśli, że widzi. Ale wprawdzie, to po prostu był woźny. Ho, ho, ho! Prokurorze Blackwell! Właśnie pokonał ducha, dosłownie. Co nie? Fajny głos ma Simon, czy... Prawie każdy prokurator u mnie ma taki głos. Znaczy nie, każdy ma niski. Nie było nigdy, żeby... Prokurator gada głosem Apollo na przykład. Chociaż w szóstej części zauważyłem, że prokurator, który będzie po prostu... No jest tam dwóch prokuratorów, Simon i taki drugi, to ten drugi będę do niego gadał takim głosem, bo jest takim typowym luzaczkiem jakby, więc to będzie pierwsza osoba, która będzie miała inny głos niż takie grubsze jakby. Znaczy niskie, a ja mówię grubsze. Jednakże trzeba winić po prostu to, że ten woźny miał bladą skórę, znaczy blady kolor skóry oraz był cały ubrany na biało. To oraz ten fakt, że on często gada do siebie na temat... Nie no, coś tam gada pod nosem od czasu do czasu. No dlatego właśnie... bo ogólnie ja widziałem zakończenia, znaczy wiem tak naprawdę sam wszystkich morderców do Aldestinis, ale nie wiem jak do końca wyglądają sprawy. Poza ostatnim, tak troszeczkę, tylko troszeczkę. Ale chcę zagrać w szóstą część. A jako, że zacząłem nagrywać Dual Destinies, znaczy wszystkie, mam wszystkie Saturny na dziale. Na kanale, więc chcę nagrać Dual Destinies, żeby przejść do Spirit of Justice. To właśnie wiesz mi, jak prosiły duch dla mnie. Obrona może zacząć przesłuchanie świadka.
Idę od razu do tego stanowiska, o którym mówiłem. I teraz ta animacja, nie? Tak coś zrobiło. Musiała ukraść do swojego pokoju, potem jak dotarła na miejsce zbrodni. Ale drzwi były zamknięte. Nie ma chyba na to dowodu, szczerze. Ale prawdopodobnie nie zadziała, więc muszę go przycisnąć najpierw. Trzymaj koni! Przepraszam, że chciałeś powiedzieć, że Jinx i Tenma wszedła do tego pokoju, aby zdobyć jeden. No, nigdy nie widziałem tam włóczni jak to, w budynku. Więc musiało to tam być. Naprawdę? Zapach Rybela pachnie w powietrzu dzisiaj. Jinx weszła do tego pokoju po wypadku. Wtedy wzięła włócznie i próbowała ukryć swoje akcje rozdawanie Tenmy Taro. Przypuszczam, że to Pilcz stara się powiedzieć. Czy Jinx mogła wejść do tego pokoju, gdyby chciała? Jest jedna rzecz, która mnie zastanawia. Dlaczego Yokai miał włócznie w pierwszym miejscu? Ahaha! No! Mam moje przypuszczenie ten temat. Czy przycisnął? Czy jednak dowód? Ale klucz? No chyba klucz. O, tak, bo muzyka przestała grać. Wyglądało na to, że ten Mataro w fakcie nie jest tą niewinną małą dziewczynką. Ha? Jak to ustaliłeś? Twierdzi, że ten Mataro, który widziałeś, miał jeden z tych uczniów z tego pokoju. Ale to było niemożliwe dla panny Tenmy, aby go jeden trzymała. Wyjaśnisz pani Justice? Major przypomnął swój klucz krótko po morderstwie. Chciał, aby zabójca nie mógł wyjść do tego pokoju. O co chodzi? Ten klucz był głęboko w brzuchu Majora, kiedy pan Tenma odkrył miejsce zbrodni. Więc... Panna. Więc, jeżeli widzisz, to by wyjaśniło... Jak widzisz, to było niemożliwe, aby dostać się do tego pokoju. W krócie, ten Mataro, który trzyma tą włócznię... To nie mogłaby Jinx i Tenma! O Jezu! O, ja jebie! What? Ale... Wtedy... Obrona wierzy, że kto udawał ten Mataro? Nasz ten Mataro jest nikt inny niż asystent major Tenmy. Takie oskarżenie wymaga dowodu. Oprócz jego duchowego wyglądu, możesz udowodnić, że to yokai, którego szukamy? Tak, fakcie. Mogę. Bardzo dobrze. Zobaczmy, gdzie obrona zmierza z tym. Pani Justice, proszę, pokaż nam dowód na prawdziwą tożsamość Tenmy Taro. Krem do rąk? Znaleźliśmy ten krem do rąk w ukrytym, zamkniętym pokoju. I wiemy, że ktokolwiek był Tenma Taro i wziął tam włócznie, to w dużym skrócie. Wierzę, że ktokolwiek miał ten krem do rąk, musi być obrosą, która przebrała się za yokaja. Ale pani Justice, jak proponujesz zidentyfikować właściciela tego kremu do rąk? Jeżeli raz pytałeś, wysoki sądzie, ochrona prosi o zrobienie analizy odcisków palców na tym kawałku dowodu. Być może powie nam, do kogo to należy. Interesujące. Więc spodziewasz się, aby znaleźć odciski yokaja tutaj? Bardzo dobrze. No to robimy krótką przerwę, kiedy czekamy na wyniki. Nie ma potrzeby, wysoka łysino. Mamy już odciski dłoni na każdego, kto tam był. W tym budynku. Wzywałeś prokuratora Blackwell? To było szybkie. Czy ktokolwiek może być bardziej podjarany? Kupczy Bright! Kupczy Bright, analizuj te odciski palców. Masz 3 minuty. Twoje życzenie jest moim rozkazem, baby. Bardzo dobrze, wtedy przypuszczam, że poczekamy tu. Wyglądało na to, że odciski palców... Analiza jest kompletna. A jakie wyniki? Co na wszystko za święte? Są Florenta Lebel, czyż nie? To absurd. I... Okazał się Blackwell? Nie lubię tego. Nie pozwala mi się to, czyż nie? Nie mów mi! Czy są odciskami palców ten Mytaro?
Odciski, analiza odcisków palców ujawniła, że te odciski należą do... Fiasza filtra. Co? Czekaj, co? Say what? Ty, ty, Panel, nie było są która weszła z kapelka. Co? Ty mały, ty jebany mały Tanuki, wyjaśnij się mi już! Pewnie! Te podciski palców są moje! Musi... Ja podkradłem ten krem od pana LPL w końcu! Widzisz, że są, która weszła do tego pokoju? Nie mówię, nie wierzę! A co jeszcze nie to zrobiłem? Masz problem? O kurwa! Ty głupi Tanuki! Spokój, wiedziałem. Pani Justice, wyjaśnisz, co to może oznaczać? Wspaniałe pytanie. Faktem jest, że pan Filch był w tym pokoju. Czekaj moment. Czy to oznacza, że ten matarok trzymający tę włócznię to był... Gnaz Filch? O ja jebie! Kolejny kod wyszedł z worka! Pan Filch jest ten Montaro? Nie wierzę. Nie rozumiem. Czy to oznacza, że pan Filch jest prawdziwym zabójcą? LPL go wkręca! Znaczy, LPL chce, aby ten typek poszedł do więzienia za niego. Świadek, wyjaśni siebie teraz! Błagam! Przepraszam cię, twoja honorowość, ale robiłem to, co Alderman mi powiedział. Chciał, aby ten Mataro w wiosce... Chciałem, aby ten Mataro na rytuał egzorcyzmu w wiosce. A, masz na myśli to wydarzenie na festiwalu Dziewięciogonowca? Więc co, ty byłeś w środku ten Mataro? Tak! I po tym wydarzeniu oglądałem sobie program wrestlingowy. Twoja honorowość, a tak pisało. Ale znudził mnie do łez, ponieważ wrestlerzy byli kompletnymi śrotami. Więc właściwie nie oglądał całego meczu. To tylko spojrzałem na kostium ten Mataro i miałem pomysł. Nikt nie mógł powiedzieć, że to ja, kiedy go noszczę. I ponieważ z powodu reguł, nieważne co zrobię, wioska nie powie słowa. Innymi słowy, użyłeś tych reguł, aby być niewidzialny. Czemu chciałeś wejść do tego pokoju w pierwszym miejscu? Ponieważ z powodu skarbu tam. Myślałem, że to moja wielka szansa, aby to ukraść. Coś tam ukraść, stamtąd. Skarb? Wait, właśnie zapiszę. Bo nie chcę, aby mi waliło, a jak mi wali, to będę niedaleko. Pym, pyry, pym. Hey. Tylko ten... Dobra, wiemy co mówił. Ja wiem przynajmniej co mówił. Może tam nie wiedzą, czego dziadek już to ukradł? Znaczy pradziadek, jakiś tam pra. Przypuszczam, że to jedna historia, która nie przechodzi od dziadka do... z dziadków na wnuków. Czekaj moment. Jak dokładnie wszedłeś do tego pokoju? Było tam spotkanie przecież tamtego dnia. Plus, major przełknął jedyny klucz, który mógł go otworzyć. Nie mogłeś go zdobyć! Przeszedłem przez wentylację! Wentylacja na lewo tego zdjęcia. Wszedłem sobie i wyszedłem przez tą małą dziurę. Użyłem tego, aby wejść do wentylacji, która prowadzi do tego... pokoju. Say what?! Ale jak to w ogóle możliwe? Czekaj moment. Pamiętasz tą wentylację w tamtym pokoju? Więc pan Filch znalazł sposób... aby się tu dostać. Wait, mam SMS? Tak! Przyszedł mi RAM. Znaczy czeka na mnie do odbioru. Więc plan na dzisiaj. Dokończam live'a. Robię przerwę obiadową i wyjdę po RAM. Jak zamontuję sobie RAM i tak dalej, to będzie stream z Fajfema. Bez lagów. Prawdopodobnie bez lagów przetestujemy sobie. Dobra, kontynuujmy. Więc pan Filch znalazł sposób, jak się dostać do wentylacji? I tak. I tak sobie poszedł do holu,
Znaczy przez wentylację z holu, ale do tamtego. No przez wentylację, o. Nie wiem czemu po angielsku nie mogą tego skrócić. Niestety Mataro nie ma nic, nie był niczym więcej niż po prostu złodziejem. A raczej złodziejem Tanuki. I wracamy do bycia nikim. Że nikogo nie ma, kogo może oskarżyć morderstwa Aldermana. No dobrze, tak nasz zwany yokai to nic więcej niż wielki osoba, która robi problemy. Powiedz mi, pani Filcz, co zrobiłeś po ucieczce? Znaczy jak wyszedł już tam na hol. Zdobyłem szybko kostium. Spotkałoby to wielkie problemy w tym punkcie czasu. I gdzie jest ten kostium teraz? O kurwa, jakbym wiedział. I to nie moja wina, że nigdy go nie znalazłem. Policja przeszukała każdą dziurę. Tak, każdą dziurę, że pod stołem był jakiś dowód, nie? Ten kubek na dłonie. Dobra. Żaden kostium yokaja nie wyszedł z tego budynku. Co jeżeli był wywalony poza budynek? Niemożliwe! Ale może, tylko może. Czy kostium rozsunął skrzydła i leciał? Obrona ma jakiś pomysł. No dajesz, pani Justice. Okej, oto o co myślę. Pan Filcz, czy pozbyłeś się kostiumu tutaj? Czy wyrzuciłeś go przez okno? Ponieważ to by wyjaśniło, dlaczego nie było go w pokoju, znaczy w budynku. Myślę, że wyrzuciłem je przez okno? Ten kostium kosztuje wiele. Czy umiemy coś takiego zrobić? Mogę pomyśleć o kilku powodach. Jakiś pomysł, Apollo? No, twierdzą, że kostium naprawdę był wywalony przez okno. To następne pytanie by było, co wydarzyło się po tym. Jeżeli mam rację, być może mogę to udowodnić, co się stało z kostiumem. Jasi Filczu, mam dowód dla ciebie. Ta! Ten dowód udowadnia, że pozbyłeś się ten kostiumu ten Metaro przez okno. O Boże, to jest... ten... latający ten Metaro na niebie? Ale co to... jak to udowadnia, że pan Filcz wyrzucił kostium przez okno? To bardzo prosty. To nie ten Metaro na zdjęciu. To jest kostium, który pan Filcz wywalił. O, to szalone gadanie. Nie jesteś poważny, nie? Jest tutaj pewien klip. Jakby się wyszło przez... jest tutaj klip? Tak. Jakby się wyszło przez... Jezu. Jest klip za oknem. Co oznacza, że to jest bardzo wysoko. Kostium leciał sobie w powietrzu, zanim został wyrzucony. Jakby on jakby wyrzucony. I wtedy zdjęcie zrobiono. Innymi słowy, zdjęcie tego Metaro to naprawdę obodruba. Co? Ojeju! Prawie cały czas my tylko gadamy na tej rozprawie. O mój! O mój! O mój! O mój! O mój! Więc naprawdę tutaj nie było yokaja. O! Nie mogę sprawiać, aby te koty wyszły z worka. Czy mogę wciąż twierdzić, że nie straciłem kostiumu? Nie powiedziałem tak. To więcej udowadnia pozycję obrony. Że Jinx i Tenma nie ma nic do tego yokaja. Wyjaśnisz sprzeciwy... masz sprzeciwy, prokuratorze Blackwell? Żadnych. Wymierzę się z tym Tanuki po tym, jak skończę tą sprawę. My to zrobiliśmy. Nie idzie. Teraz musimy... wszystko, co musimy zrobić, to sprawić, żeby Florent Lebel wstaje stanowisko. Na ostrzanie miecza zbyt wcześnie, rzecz, nie? He? Znaczy... He? Nie zostało dowodnie poza wątpliwością. Weźmy tego... trikowego... tego Tanukiego tutaj, dla przykładu. Jak przypuszczasz, że on mógł wyjść z tego pokoju? Prawdopodobnie ten sam sposób, co wszedł. Przez wentylację. Drabina. Przecież to było za wysoko. A te pióry i ślady na miejscu zbrodni? Sugestynuje, że Tanuki wyszedł sobie przez drzwi, a nie przez wentylację. Znaczy na odwrót. Ale ten pokój nie otwiera się od środka. Więc mówisz, że to nie... to co mówisz nie ma sensu. Co nie? Ktoś na zewnątrz otworzył drzwi dla ciebie, czyż to nieprawda? Tak!
Tak, to prawda, panie Blackjack. Drzwi nagle otworzyły się. Jak to otworzyły? Kto był po drugiej stronie? Nie przyjrzałem się mu. Jasne. To jest tak odbicie? Co? Tak jak odbicie na moim czole oślepia ludzi, którzy chodzą sobie dookoła. Nie dokładnie tak było, ale... To wtedy, kiedy wziąłem sobie włócznie i uciekłem. I wtedy ta pokojówka zobaczyła mnie, jak uciekałem w hul. W hul. To by oznaczało, że ten... Boże, zamknięty pokój nie był otwarty, aż miejsce zbrodni zostało odkryte. Ale czekaj. My wciąż nie wiemy, kto je otworzył. Może jest to naprawdę była trzecia osoba w pokoju, Lisa. No ktoś otworzył, no to jak objection? No kurde, to się nie łączy. No. Hej, ty mały Tanuki. Kiedy ten pokój został otwarty, widziałeś oskarżonych, którzy tam byli? Czy oskarżony, który omdlał? Nie, nie, był tylko tam Elderman i był martwy. Jak klamka od... Jak klamka, co? Pójść od klamki. Znaczy... No i właśnie, dobra. Jeżeli oskarżonego tam nie było, przypuszczasz, że co robił? O! Nie lubię, gdzie to zmierza. O! Nie ów mi! Oczywiście. Jedna osoba, która mogła otworzyć ten pokój, to był... Oskarżony Diamant Tenma. I! Czekaj moment! Musi być ktoś jeszcze poza majorem Tenmu tam. Naprawdę? A kto to może być? O, no cóż, to byłby... Wyglądało na to, że nasza mała panna zapomniała najważniejszą rzecz. Dowód. Nie zapomniałam. Ja po prostu... Zwracam twoją uwagę na detale? Tak. Panu Sykes! Nie możesz udowodnić swojego dowodu w taki sposób. To musi być udowodniony fakt. Wybacz. Przypuszczam, że dała moją stopę... Dam moją stopę w moje usta ponownie. Nie, Athena. Definitywnie mamy coś tutaj. Mamy? Pomyśl o tym. Jeżeli Fish utknął w środku tego pokoju, jedno z tych alibi, które słyszeliśmy, już dłużej nie stoi. Obrona chciałaby wezwać nowego świadka na stanowisko. Ktoś, kto być może wie, czemu pan Fish utknął w tym pokoju. A przez wiedzę o wiedzeniu tego, ma to tu alibi dłużej się nie dodaje. A. Nie wierzę, że ty... Bardzo dobrze. Sąd usłyszy to, co pan Jaskins ma do powiedzenia. Czyli alibi już dłużej nie dodaje. Phoenixa! Ja nie wiem. Nie wiem. Bo nie wiem, o co chodzi. Jakie alibi? Moment. Że ona nie zobaczyła Tenmy Taro? To ta osoba! Serio? Proszę wyjaśnić, pani Justice. Jak ta osoba wyparowała... Jak jej alibi się rozpadzało? Wiesz, jak twoja dłoń wyparowuje, kiedy dasz ją w ciemny pokój? Trochę jak to. Rób dalej takie stanowiska jak to. To sprawi, że twoje zaufanie sądów wyparuje. Żartowałem. Kara! Dla pana Justice za naruszanie kariery dla komedii. Wiemy, że Filch był w tym pokoju na moment morderstwa. Co oznaczałoby, że... Wysoki sądzie, jest... Na Filcha? Ale on tu stoi. Lebel? Czemu to jest... To oskarżony Florent... asystent oskarżonego Florent Rebel. Ale on nie dał żadnego stanowiska. Oficjalnego. Czy nie twierdził, że był w budynku na czas zbrodni? Prawda, ale w jego alibi także wspomnie, że pan Filch był też tam chyba w holu. Jednak jak my wiemy, pan Filch nie był przecież z panem Rebel na ten moment. Krócie pan Rebel... Alibi pana Rebel wyparowało. Florent Rebel, jego alibi jest wielkim kłamstwem.
Czyż nie, pani Filch? Już nie wytrzymam, nie będę trzymał tych kotów worka. To wszystko pomysł pana Lebel. Powiedział mi, że on... Złączy... Że mam zamknąć linię na temat tego, jak tam się... A, że on nie będzie o tym gadał, jak się tam łamałem. A w zamian... będę krył jego alibi. Nie wierzę w ci, pani Filch. Przekupstwo jest poważną zbrodnią, wiesz? O kurna. Wybacz, wasza honorowość, litości. Ja także twierdzę, że osoba, która otworzyła te drzwi dla pana Filcha, to był nikt inny niż pan Fleur Lebel. Po tym wszystkim jego alibi udowodniło kompletną fabrykację. Rozumiem. Robimy 20-minutową przerwę, po której zobaczymy się z panem Lebel i co ma do powiedzenia. Tak. Nareszcie udaje nam się to ogarnąć. W międzyczasie prokuratura przepyta pana Lebel na temat nowych stwierdzeń. Może coś na szybko sprawdzę. O Jezu. A dobra, zróbmy tak, tutaj będzie przerwa, koniec i tak dalej. Nie no, zobaczyłem ile będzie ta rozprawa trwała. Długo. Myślę, że tutaj zrobię przerwę. Jak powrócimy, to będzie wow live do testu, żeby zobaczymy, jak będzie się z tymi gigami. A potem najwyżej będziemy kontynuowali tą rozgrywkę od tego punktu w czasie. To będzie najlepiej. Więc jak na razie zobaczymy się dopiero. Z nową pamięcią ram. Na kolejnym streamie.